Earborne Media. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie. Pamiętaj, Sknero, że możesz mieć zero. Do miejsca Eden trafi nie jeden. Można mieć lwa, a można ich mieć dwa. Łapie za stery i jedziemy z 3-4. Czyli 34. odcinek podcastu Przedsiębiorcy z wyboru. Witają się z Państwem po kolei Mateusz Majk, Mariusz Malicki, Paweł Badura, Piotr Łysko, Michał Kucharski. Artur Jabłoński, po tym wstępie można już zrezygnować? Artur, możesz zrezygnować, ale drzwi są zamknięte. Także czy będziesz cokolwiek mówił, czy nie, będziesz siedział tu z nami i słuchał naszych głupot. Artur, człowiek instytucja, człowiek przede wszystkim renesansu. Artur Jabłoński pisze książki kucharskie, takie jak wydawane nakładem Printex, przedsiębiorstwo wydawniczo-handlowe, poradniki kulinarne dla każdego pasjonata gotowania i miłośnika pysznych domowych potraw. Oprócz tego MBA, przedsiębiorca, instruktor i sędzia strzelecki, kolekcjoner broni, członek zarządu ROMB, czyli... ROMB? ROMB. 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 Okej. Okay. ROMB, czyli chodzi o miłośników broni. Książki, podróże, ludzie, przyroda, miejsca. Jest taka broń jak ROMB? Tak. Pytanie do ciebie. Przesłuchałem sobie, wiesz co, ja przesłuchałem sobie nawet twoje wywiady, Artur, i w jednym z wywiadów mówiłeś o broni czarnoprochowej, że to niekoniecznie chodzi o taką broń, z której Cypis i Rumcaj strzelali kasztanami, no ale to jakby to zostawimy na koniec. Pytania do gościa mamy przygotowane, także nie bój się, na pewno o tym porozmawiamy. A, i jeszcze jedno, i ma konto na Facebooku. Także jak słyszeliście, człowiek instytucja, możesz dodać coś od siebie oczywiście, bo ale myślę, że niczego nie pominąłem. Nie, wszystko co najważniejsze się pojawiło. Doskonale, przechodzimy do newsów. Nie, no jak do newsów? Jeszcze musimy teraz otrzymać konkurs, kto był najśmieszniejszy podczas odcinka, kiedy nie było naszego dyżurnego najśmieszniejszego. Wiecie co, przesłuchałem dzisiaj rano specjalnie ten odcinek i... Jestem pod olbrzymim wrażeniem, jakby wszyscy byliście naprawdę zabawni, natomiast no zwycięzca może być tylko jeden i powiem tak, uwielbiam Paweł twoje wstawki, które tam wrzucałeś. Ale już tak, to już okej. Okay, no. Ale nie biorę ich pod uwagę, bo... Ale ja nie mówię o wstawkach, robisz... ja miałem dużo sucharów przygotowanych. Wiem, bo robisz właśnie te wstawki po odcinku, więc masz więcej czasu na przemyślenia, więc tego nie brałem pod uwagę. Nie, przepraszam, te stawki były podczas nagrania. Mam na to dowody, mam pliki źródłowe. Nigdy w życiu. Suchary, no bardzo fajne, przy czym no nie ty je wymyśliłeś. Nie będę ukrywał, że zdecydowanym jakby faworytem był Piotrek, ale zawiódł. Jakby w połowie odcinka zniknął, pewnie dlatego, że nie rozumiał nic, co mówiła reszta załogi. I moi drodzy, czarny koń po prostu tego odcinka. Absolutnie czarny koń i totalny zachwyt. Te kąśliwe uwagi, dowcipy, z których sam się nie śmiał. W przeciwieństwie do was, panowie. I naprawdę, tak w życiu bym nie powiedział, że Mateusz może wygrać, ale wygrywa i dostaje ode mnie nagrodę. Jedyną właściwą. Różowy wibrator. Ojejku. Wszyscy klaszczą bez użycia rąk. Wilka dostałem. To z Wall Street. To tak zacznij jeszcze raz, powiemy, że nie ma Mariusza dzisiaj na odcinku. Ale wiesz, co jest najśmieszniejsze? Najśmieszniejsze jest to, że ty wytniesz Mariusza. Dwa, Mariusz wisi mi pieniądze teraz, bo mu przelałem i nie rozumiem cię. Miałeś do wyboru pieniądze albo zostać w podcaście. Teraz nie będziecie w podcaście, nie musisz oddać pieniądze. Stary, rób co chcesz, naprawdę. Nie wiesz, co dał mi Mateusz. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Dziękuję, drodzy panowie, za głęboką dyskusję na temat mojego newsa z poprzedniego odcinka. Naprawdę super. Dziękuję. Przelew w rublach już poszedł do was, także nie krępujcie się tam. We wróblach? W rublach? Stary, to jest jakaś walka z kryzysem? Ptakami płacicie? Znaczy, nie ty od dawna płacisz w Polsce ptakiem. We wróblach, ale... tak. We wróblach poszedł. A to wiesz, że była taka plaga wróblowa? Chyba gdzieś tam w jakimś jeden z państw azjatyckich. China. Być może. Nie wiem, czy słyszeliście, ale kiedyś wymyślili, że trzeba wróble zabić. Wybili wróble, no bo wróble jadły tak dużą ilość kukurydzy. Tam ileś milionów wróbli wybili, a później się okazało, że wróble jadły larwy szarańcze.
I niestety, ale właśnie była, tak jak Michał powiedział, 10-letnia klęska głodu z powodu tego, że jeden człowiek wymyślił, że wróble jedzą za dużo kukurydzy, więc jak zabijemy tam ileś tam milionów wróbli, to tyle tam set tysięcy Chińczyków. No, wyżerały zapewne ziarenko, tak? Ale to pytanie jest takie, dlaczego nie przyszedł drugi i nie wpadł na to, żeby wybić całą szarańczę? I tak naprawdę tam tych Chińczyków jest tyle, że każdy zabije jednego. Znaczy, jedną szarańczę, żeby nie było. Mariusz, powiem ci. Każdy Chińczyk zabija jedną szarańczę. Taki pomysł. Znaczy, powiem wam, można ten odcinek już metaforycznie odbierać jako wróble, jako przedsiębiorcy i ten pomysł jako jeden... Tu idziemy do expose teraz, tak? Tak, i jako jeden z pomysłów z expose, ale jeszcze szybko chcę odnieść do 30-krotności składek ZUS, bo to jest hicior. Bo my musimy nagrywać odcinki chyba 2 albo 3 razy w tygodniu, żeby nadążyć za tym, co tam się dzieje. Bo w momencie, w którym nagrywałem tego newsa, no to ten projekt był dopiero co wrzucony. W momencie, w którym odcinek wszedł, to już ten projekt był wycofany, też znowu ku zaskoczeniu wszystkich. Nawet niektórzy posłowie, którzy cię podpisywali pod tym projektem, nie wiedzieli, że on zostanie wycofany, bo się okazało, że nikt go nie popiera znowu. Ku zaskoczeniu. Nawet lewica, która miała go poprzeć, ostatecznie wniosła swój projekt. Czyli coś jak test przedsiębiorcy. Tak, tylko że test przedsiębiorcy chyba nawet nie wszedł jako projekt pod komisję, a tutaj no to już był jakiś projekt nawet ustawy, który miał być czytany w komisji. Dawno u nas nie było testu przedsiębiorcy. A właśnie, no, czy my dawno nie rozmawialiśmy o teście przedsiębiorcy? O kim, o czym? O teście przedsiębiorcy. Z kim, z czym? Z testowi. Artur, ty zdałeś test? Przedsiębiorcy? Ostatni test przedsiębiorcy miałem na podstawach przedsiębiorczości. Miałeś podstawy przedsiębiorczości? Super, polscy politycy nie mieli. A to widać. No dobra, bo my sobie tutaj gadu, a faktycznie... A rząd pracuje. No właśnie, rząd pracuje i nawet expose zrobił. I możemy tam wiele w tym expose sobie posłuchać, ale jest jedna rzecz, która jest szczególnie ciekawa. I tak jak zazwyczaj my jesteśmy trochę prześmiewczy, jesteśmy tacy ironiczni, czasami nawet sarkastyczni. Tak teraz będzie news pozytywny. Także uwaga, słuchacze, proszę się naszykować na news pozytywny. Nie. Tak. A mianowicie nasz były premier, teraz pełniący obowiązki, premier Morawiecki, zapowiedział, że wprowadzi, no, zostanie CIT estoński. A o co chodzi? Będziemy płacić do Estonii? No, powiem ci, większość małych spółek nie będzie płacić w ogóle przypuszczalnie. Bo do tej pory sobie szybko prześledźmy, jak to wygląda. Wypracowany jest zysk w spółce i zaliczkę trzeba płacić tam w zależności, jak się spółka rozlicza miesięcznie, kwartalnie, no tak, żeby na koniec roku tam ten CIT został odprowadzony do państwa w wielkości dla tych małych spółek, tam spółek tych 9%, dla większych 2 razy tyle. A teraz w tym rozwiązaniu estońskim CIT jest odprowadzany dopiero w momencie wypłaty zysku ze spółki, czyli wypłaty dywidendy. Czyli jeśli nie wypłacamy zysku ze spółki, kasa zostaje na stałe na koncie. I haczyk tkwi w tym, że małe spółki praktycznie nie wypłacają dywidend, bo tam osoby, które są właścicielami tych spółek, bądź pracują w zarządzie, są prokurentami, oni są normalnie pozatrudnieni w swoich spółkach. Ich wynagrodzenie jest kosztem spółki. I ta spółka w tym momencie CIT-u już w ogóle płacić nie będzie. I to jest naprawdę świetny news. No bardzo dobre, tylko pytanie, co wtedy z tym CIT-em, który jakiś czas temu wprowadzali, ten obniżony, nie? Tam było, nie, no on zostanie, tylko że no po prostu jest przesunięte. Czy to jest sztuczny przepis? Bo większa część i tak spółki akcyjne raczej z tego nie korzystają. Nie, spółki akcyjne będą właśnie płacić ten CIT, no bo no jak one jako jako jedyne, no ale one będą zapewne płacić dywidendę, no bo mają większą strukturę własności, prawda? A jeśli to jest taka spółka, wiecie, no tak. Czasami jest tak, parę osób do kupy, tak, i każdy ma jakąś funkcję w tej firmie i tak naprawdę to jest sposób, w jaki środki są wyprowadzane ze spółki, że nie ma potrzeby robienia dywidend, to tu faktycznie to jest no, spora oszczędność i gdzieś tam też nie jakichś takich formalności i zamieszania w rachunkach, także zmiana mega in plus. Z tego, co pamiętam, tutaj premier chyba wskazywał, że prawdopodobnie ma wyjść w drugiej połowie 2020 lub w 2021 roku. Zobaczymy. Trzymamy mocno za słowo.
A jest może jakiś VAT estoński też? Oto, to doskonale. Gdybyśmy się umówili, to byśmy nie zrobili takiego mostu. Słuchajcie, jak już rozmawiamy o modelach estońskich, to parę lat, bo z tego co wiem, to w Estonii ten estoński CIT funkcjonuje od 10-15 lat. Bardzo długo tak mi się wydaje jakoś, czy się mylę. No, parę lat na pewno funkcjonuje. Wydaje mi się, że nawet dłużej. No i daleko do Estonii nie ma, a do nas to dodreptało dopiero w tym roku. Ale czemu by na przykład nie wziąć za wzór estońskiego VAT-u? Słuchajcie, wiecie ile estońska ustawa o VAT ma paragrafów? 50 paragrafów. W Polsce jest 176 artykułów. Każdy z nich oczywiście ma wiele paragrafów. To może wprowadzimy całkowicie model estoński. Estonia? Czemu nie? Słuchajcie, podczas ostatniej debaty nad expose, w expose premier powiedział, że walczy z rajami podatkowymi. W odpowiedzi na to expose padł pomysł, może zróbmy z Polski raj podatkowy i wszyscy będą uciekali do Polski. Ale to chyba będzie ten deficyt wtedy. I tak będzie przecież. Jak to? Ale w raju to i deficyt nie straszny. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Odnosząc się znowu do poprzedniego odcinka, ja nie wiem, panowie, czemu wy nie zrozumieliście intencji, jaka przyświeca podniesieniu akcyzy na alkohol i naprawdę tu jestem zniesmaczony tym, że tego nie zauważyliście. Po prostu nasz rząd chce, żebyśmy pili dobry alkohol. Dobry alkohol, czyli drogi alkohol. Czyli żubry. I w tym momencie każdy alkohol będzie dobry. No tak, ale to o czym mówiłem też w poprzednim odcinku, z jednej strony tak, ale tutaj głównym argumentem było to, że chcą wspierać lokalny przemysł alkoholowy. Tak? No, duch puszczy powróci. No to na pewno. Tylko czy zostanie opodatkowany? Chyba wódkę z melin. Swoją drogą zastanawiam się, dlaczego rząd myśli, że wódka z melin jest zdrowsza niż wódka nie z melin. Albo nie z malin? Literówka w ustawie. Dokładnie, literówka w ustawie. Nie, zastanawiam się, dlaczego rząd twierdzi, że wódka z melin jest zdrowsza niż wódka ze sklepu. No bo podwyższając akcyzę na alkohol, naturalnym będzie, że ludzie nie będą spożywać go mniej, tylko będą kupować tańszy, czyli z melin. A jakie było ratio legis wprowadzania tej podwyżki, żeby Polacy byli zdrowsi? No ale tak de facto jest, bo chyba w tej samej ustawie albo w tym samym pakiecie jest też podatek od cukru 10%, prawda? Że wszystkie te takie słodzone napoje też mają znowu iść do góry. Idąc tym tropem, jeżeli produkty szkodliwe dla ludzi są wysoko opodatkowane, a praca jest wysoko opodatkowana... Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Artur, jakoś tak umierasz trochę tutaj nam. Nie, ja walczę w aukcji na eBayu. Bawię się dobrze. A co kupujesz? Marynarkę z Anglii. No tak, no właśnie widzimy, że tutaj twoje odzienie... Czy ja dobrze widzę 45 tysięcy... Nie. No to byłoby grubo 45 rubli, tysięcy. Rubli. Cała moja szafa tyle nie kosztuje. Nie, ale przepraszam. W czym marynarka na eBayu jest lepsza od naszej polskiej marynarki? Tym, że jest z lepszego materiału. I z tym, że jest niepolska. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Dobra, to ja teraz proponuję taki coming out tutaj na antenie. No nareszcie. To było wiadome, Paweł. No, trudno. Jesteśmy z tobą. Trzymamy cię. Chciałbym, żebyście ten... Słowo! Kto z was już pobrał z nielegalnych źródeł? Paweł, proszę cię, nie brzmi w to. Okej, okay, no. Tylko nie znowu porodnie. Akceptujemy cię, ale nie musisz tutaj, wiesz, opowiadać o tym, jakie filmy oglądasz, Boże, no. Jakie reklamy. Ja bym jednak dalej chciał o tych filmach, które ja jeszcze no nie dobra, oglądałem. Leci Pornhub znowu. Nie. Disney Plus, o którym już mówiliśmy. Mandalorian. Kto już oglądał, przyznać się bez Oglądałem. Bicia. Ja widziałem tylko memy z Baby Yodą. Nie mam bladego pojęcia, co jest Mandalorian. Mandalorian? To taka duża mandarynka? Co? Ja, czy Mariusz, naprawdę, proszę cię, to jest... sprowadzasz się do poziomu Piotra Łysko. No to nie wiem, to jest jakiś koleś, co dużo mandatów wręcza? Nie, to jest nowy film, serial z Uniwersum Gwiezdnych Wojen. Mateusz się jeszcze nie wypowiedział. Nie, nie słyszałem. Nie słyszałeś, dobra.
no to jakby ktoś słyszał już, to w ogóle padł nowy rekord i te statystyki pokazują, że ten rekord będzie prawdopodobnie również bity dalej, bo aktualnie najbardziej piraconym na torrentach i nie tylko z serialem, produkcją w ogóle filmową jest Gra o Tron. No a pierwszy i drugi odcinek Mandaloriana już przebił w ogóle pierwsze dwa odcinki Gry o Tron. Ej, ale czego oni nie oczekiwali? Poszliby franczyzę Uniwersum Star Wars, więc wiadomo już, że popularność na dzień dobry skacze w górne słupki, a potem nie odpali Disneya, tej platformy ogólnoświatowo, tylko w niektórych krajach, więc było wiadomo, że to sproszenie się po prostu o to, żeby to było pirata na potęgę. Doszli na rekord. No to jest generalnie przepis, jak sprawić, żeby mój serial był wszędzie w internecie. Znaczy, oni sobie zdają chyba z tego sprawę, to nie jest jakieś wielkie zaskoczenie, bo 12 listopada była premiera Disney+, 10 milionów użytkowników zarejestrowanych w pierwsze dwie doby. No ale premiera tego serwisu była tylko w Stanach, w Kanadzie i w Holandii, czyli gdzieś tam w Europie jednak też. No i 19 listopada, tydzień później, pojawiło się w Australii, Nowej Zelandii i Puerto Rico. No a wszyscy inni dalej chcą oglądać coś, co jest związane z Gwiezdnymi Wojnami, więc pirecenie się pojawia. I teraz jest kilka możliwości w ogóle, dlaczego tak jest. Po pierwsze, prawdopodobnie dlatego, że w przeciwieństwie do Apple TV, gdzie jest 9 produkcji na premierę, tutaj tych produkcji jest 500, jeśli chodzi o filmy, i 7500 odcinków seriali i programów w dniu premiery na Disneyu. Więc prawdopodobnie, eksperci też twierdzą, ja w sumie przytakuję takiemu prawdopodobieństwu, że tak faktycznie mogło być, nie ma licencji w tych pozostałych krajach na te rzeczy, które były już na dzień dobry dostępne w całym katalogu. A taka nowa produkcja, jak już widać w ogóle i też i słychać, bo o tym przede wszystkim teraz trzeba opowiedzieć, Mandalorian jest również z polskim dubbingiem dostępny, na przykład w Holandii, w Stanach Zjednoczonych. Czyli on jest przygotowany na wszystkie rynki, na które będzie... Ja chciałem ci przerwać się, pochwalić, że wygrałem tę aukcję. O, brawo! Klaszczemy bez użycia rąk. Czyli na następnym szkoleniu będzie nowa marynarka. Oczywiście. Łososiała? Pamiętasz, wow, ktoś jeszcze to dogrzebał. No oczywiście, jak nawet wygrzebiłem za chwilę zdjęcia stamtąd. Nie, ale to jest chamskie, bo ja miałem tę łososiową marynarkę wtedy, wszyscy mówili, że jest różowa i mylili ją przez 2 lata, więc ja się w końcu poddałem, kupiłem sobie różową i każdy, kto mnie widział, mówił, o, łososiowa. No teraz pytanie, że ta pierwsza była różowa, a ta druga łososiowa, czy może... No właśnie nie. Nie, okej. Okay. Ale to mówiły kobiety czy mężczyźni? Wszyscy. Wszyscy, okej. Okay. No, tak, no bo łosoś to ryba, od tego zacznijmy. No ale jeszcze taka, jest generalnie sposób w miarę legalny, żeby, znaczy jak najbardziej uczciwy, żeby tego Mandaloriana obejrzeć po polsku. Czyli rejestrujemy się z VPN-em na Holandię i rejestrujemy się i oglądamy sobie. Natomiast to i tak łamiemy trochę regulamin, chociaż Netflix w sumie też na początku mówił, że tak nie można, ale przymykał oko. Dopiero potem jak się zrobił popularny w innych krajach, to też nie chciał już naszych pieniędzy. Ale jak VPN-a. To po polsku? Czyli możesz się zarejestrować w Holandii i tam mają polskie napisy od razu w bazie? Dubbing tego Mandaloriana jest po polsku we wszystkich produkcjach, czyli jakby jeśli produkowane, a to jest nowa produkcja, to jest pierwsza nowa produkcja, która była dedykowana na premierę tego serwisu. Przestałem słuchać po słowie polski dubbing. Wiesz co, ja mam dzieci i na wszystkie Star Warsy od 3 lat, czyli to całą nową serię, oglądam z dubbingiem. Pierwszy raz w kinie. Żalisz się, rozumiem. Właśnie i nie jest tak źle, jak bywało, wiesz, drzewiej. Nie, to jest wyparcie, po prostu sobie to racjonalizujesz. To, no dobra. Ale nie, naprawdę, nie, jest dużo lepszy poziom niż ostatnio. Ja mam ból w klatce piersiowej ogólnie. To pewnie brzmi jak Magneto w X-Mena. Henryku, proszę cię, nie rób tego. Fakt tego, że 17 tysięcy, ja sprawdzałem to dzisiaj przed południem, 17 tysięcy seedów na Pirate Bayu ma pierwszy odcinek, a tych odcinków, w sensie w różnych wersji pierwszego odcinka jest też kilkanaście, no to jest generalnie grubo, więc no cóż, trzeba będzie czekać, no ale to tylko pokazuje, ten polski dubbing i polskie napisy pokazują, że Disney bierze Polskę pod uwagę w wejściu na ten rynek. Ja myślę, że bierze, tylko że nie ogarnęli tematu prawnie. Tak, tylko dlatego. No ale to wiesz, gdybyśmy spojrzeli na przedsiębiorstwo, na Disney jako na zwykłe przedsiębiorstwo, to byśmy powiedzieli, że dało dupy. Ale ciekawe, co by się stało, jakby na przykład wprowadzili, sprawdzając te licencje, bo pewnie jakieś tam rozmowy z tymi dystrybutorami, którzy mają licencję aktualnie na te materiały, które są dostępne właśnie na tej platformie.
jakby oni puścili tylko i wyłącznie okrojoną wersję na te kraje, gdzie nie opublikowali. No właśnie, bo to jest taki wątek, który mnie szczerze interesuje, bo jako szczęśliwy, bogaty abonent Netflixa, HBO i całej tej reszty kompanii, to ja nie widzę, żeby tam było na przykład ze stajni chociażby takiego Marvela tyle produkcji, żeby to usprawiedliwiało niewpuszczanie okrojonej wersji, o której mówisz. No bo ile to jest, 5 filmów na krzyż, na 20 parę? No ale patrząc na to, że tam jest 500 filmów na dzień dobry i 7,5 tysiąca seriali w odcinkach, no to sądzę, żeby w Polsce albo w ogóle w innych... brak tego Tora Mrocznego Świata, który jest na HBO, jakoś bym sobie z tym poradził. A mógłbyś zobaczyć Mandaloriana, nie? Także, na przykład. No. Baby Yoda, no hej. No. Nie, ale naprawdę wymiata. Ogólnie widziałeś, Pawle? Ja już pobrałem, ale jeszcze nie zobaczyłem. A, nie, ale to ogólnie ja się strasznie obawiałem, że mówię, jejku, no zamach. A tak obejrzałem i mówię, not bad. Czy Paweł specjalnie pewnie, żeby być uczciwym i legalnym, kupił sobie tanie loty do Eindhoven, poleciał, tam obejrzał i wrócił? Nie no, przecież powiedziałem, że ściągnąłem, ale jeszcze nie obejrzałem. Chciałem cię wybronić. Ściągnął bilet. Ale, bilet sobie się. Ale Paweł, nie przejmuj się. Tu nie ma co bronić. Michał ci opowie cały film po nagraniu. Słuchaj, Vader jest ojcem Luka. Serio? Ale nie, tu musimy uważać, bo ty może nie, ty nie znasz w ogóle, wiesz, bo na przykład... Kontekst jest taki, że Mariusz... Wiesz, kto umarł ostatnio w Wojnie Światów, Avengersów? Aha, myślałem, że jak powiesz, ja wiesz, kto umarł... Już też wiesz. Już też wiesz. Ale już ustalaliśmy tutaj, chłopaki, ustalaliśmy, że jak coś jest naprawdę pół roku po premierze, to już nie jest, kurwa, spoiler. Umarł statysta, nie jeden. Ale to jeszcze taki mały most do tych Gwiezdnych Wojen, bo pod koniec ostatniego odcinka zapowiadałem, że jeśli odcinek się ukaże później niż w środę, to znaczy, że jeszcze nie skończyłem Star Wars Jedi Fallen Order gry. No, ale odcinek się ukazał, ale nie skończyłem, więc chciałbym tutaj pogratulować sobie również odpowiedzialności społecznej, bo widzicie, miliony słuchaczy były dla mnie ważniejsi niż walka z upadłym zakonem. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Ale nie, akurat Gwiezdne Wojny oglądam i wiem, że w Gwiezdnych Wojnach wskrzesili kilka nieżyjących już aktorów no na potrzeby filmu, żeby pojawiły się w nowej sadze, w nowych wątkach, prawda? I przeczytałem ostatnio artykuł, że Hollywood chce iść dalej i to jest biznesowo ciekawe, bo wyobraźcie sobie, że chcą nakręcić film pełnometrażowy, gdzie główną rolę zagra James Dean, który nie żyje od kilkudziesięciu lat, 60. I miało być bez spoilerów, nie żyje? James Dean nie żyje? Tak, no. 60 lat temu zmarł. Co ciekawe, jeżeli taki trend się utrzyma, no to niedługo może się zdarzyć tak, że tych filmów z nieistniejącymi już gwiazdami będzie coraz więcej. Już wiele gwiazd, wiele rodzin gwiazd, które już nie żyją, sprzeciwia się temu pomysłowi w ogóle, ale to podobno będzie pierwszy film z wielu. I już na przykład mówi się również o tym, że do serii Szybcy i Wściekli ma wrócić nieodżałowany, ktoś mi pomoże, tylko imię i nazwisko. A kto ma licencję na tego aktora? Wiesz co, no tutaj akurat się już dogadali z... Paul Walken, tak, dzięki. Oczywiście. Walken. Nie Christopher. Ten jeszcze żyje, dzięki Bogu. Bez spoilerów. O co ty pytałeś, Pawle? O licencję na zmarłego aktora. Wiesz co, no tutaj się dogadali ogólnie z... Pozyskali prawa do wizerunku od jego rodziny. Czyli niedługo trzeba będzie sobie w testamencie zastrzegać, pisać, że nie chcesz, tak. No, żeby wykorzystywano twój wizerunek. Nie tylko oświadczenie, że organy albo tak, albo nie, tylko jeszcze wizerunek. Ale popatrzcie, no faktycznie teraz już umówmy się, no te komputerowo wygenerowane postaci już potrafią wyglądać naprawdę bardzo dobrze. Wiesz, ty nie grasz w gry, to skąd ty możesz to wiedzieć? Filmy oglądam. A Szybcy i Wściekli. No. Króla Lwa ostatnio oglądał. Nie oglądałem jeszcze. Także nie spoilerujcie. No ale faktycznie może w końcu nie będzie potrzebny nikt taki jak aktor. Chociaż z drugiej... Nie, ale to nie jest tak, bo ja nie wiem, czy to nie jest wykorzystanie tej technologii, tak, która chyba w tak. Znanej, lubianej branży odsadzenia drzew jest już znana co najmniej od 2 lat, tak? Chodzi o FaceSwap, gdzie ktoś ci odgrywa daną rolę, tylko na podstawie innego materiału źródłowego, tam algorytmy tam tu, robią i nagle ci podkładają twarz aktora,
tego, który no jednak nie wykonuje danej roli, na twarz aktora, który coś tam faktycznie dzieje się. Dokładnie na tej zasadzie ma to działać. Tak, właśnie. Ale to ja od razu sobie spojrzałem i patrzę, no grudzień 2017, prawda, Gal Gadot i te sprawy. No ale zobaczcie, wtedy aktorzy będą mogli, nie wiem, 10 scen jednocześnie nagrywać. Hajs się będzie zgadzał. No właśnie. I teraz po co, wiesz, zatrudniać Bruce'a Willisa, jak możesz zatrudnić jakiegoś studenta? Dać mu twarz Bruce'a Willisa. Ale to, ale to ciekawe, jak pod względem prawnym to będzie dalej wyglądało, no bo dalej materiał źródłowy to jest... Tak samo jak podczas koncertu Tupaka, który był hologramem, na przykład. Tak, ja tak to sobie wyobrażam. No, pewnie dysponuje tym ktoś, kto dysponuje prawami po zmarłym. No to przecież prawami do tak samo jak do utworów. Wydaje mi się, że to powinno być analogiczne. Jak umiera poeta czy autor jakiejś książki, no to prawa autorskie przechodzą i może być opublikowana przez jego spadkobierców, wydana gdzieś, a nawet dokończona czasem, jak było w niektórych przypadkach. Więc myślę, że to może być podobnie. Duna tak chyba miała, prawda? Że dopiski już nie są. Tego nie wiem. Duna? Tak. Tak mi się wydaje, że chyba finałowe książki są już kończone przez spadkobierców. Znaczy Duna została nieskończona. Spadkobiercą i wykonawcą woli Herberta był jego syn. I jego syn w kooperacji z Kevinem J. Andersonem, takim biurem, który między innymi pisał bardzo wiele książek z Gwiezdnych Wojen. Ha, mamy kolejny most w tej sytuacji. Napisał całą serię ciekawych książek na ten temat, więc są wszystkie możliwe prequele, kilka kontynuacji. Zobaczymy. Ja myślę, że jeżeli ten film, który się szykuje, się sprawdzi, to oni z tego będą mieli materiału na co najmniej kolejnego Marvela. No, a uniwersum takie, że... No to jest mój mokry sen, żeby ten film się udał. Po prostu nawet jestem gotów nam szedać, żeby był dobry. A praktycznie no, większość ekranizacji Dune woła pomstę do nieba. Nie ma żadnych ekranizacji Dune, nie wiem o czym właśnie mówisz. Nie ma, powiedzmy sobie to wprost, nie ma takiej ekranizacji. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Kto z was korzystał z platformy AliExpress? Ja. 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 Okej, okay, a towar był zgodny z opisem? Tak. Tak. Tak, ja jeszcze mam tutaj most do tego w takim razie za chwilkę do naszego gościa, bo pewnie nie wiem czy widzieliście, ale nasz gość na pewno widział. Facebooka AliExpress, prawda? To jest jakiś nominowany. Oczywiście, tak. Oczywiście, doskonale prowadzony. Okej. Okay. To dobrze, no to wam się powiodło, bo duża część internautów czasami miała z tym faktycznie dosyć duży problem, ponieważ patrząc na różnego rodzaju zamienniki, to nazwijmy, chińskie i chińsko-podobne, z tym jest duży problem, ale nie o tym miał być dzisiejszy news, miał być o współpracy AliExpress z naszą dużą polską firmą, z Impostem i z współpracą, która mam nadzieję, że bardzo wpłynie pozytywnie na przychody firmy, które już teraz są znaczące. Patrząc na naszą dużą firmę, już w zeszłym roku ona sobie bardzo dobrze radziła, bo przychody w zeszłym roku były wygenerowane na blisko 500 milionów złotych. To jest o 40% więcej niż w roku ubiegłym, co dało ponad 60 milionów zysku netto. No i zastanawiam się faktycznie, jak po tej współpracy z AliExpress firma jeszcze wyżej się odbije, ponieważ no, na chwilę obecną z tak dużym sklepem no nie współpracowała. Nie? Okay. Dla tych wszystkich, co nie znają w ogóle, to AliExpress na polskim Facebooku, czy jakby na oficjalnym profilu polskim AliExpress. Bo AliExpress, jeszcze takie wytłumaczenie. AliExpress nie ma polskiej wersji językowej, tylko tłumaczy automatycznie opisy przedmiotów. Więc takie opisy właśnie się pojawiają na Facebooku. Czyli na przykład zwierzęta domowe są podwójne i to jest są dwie miski obok siebie połączone do karmienia zwierząt. Albo duże, śmieszne modliszka. Śmieszne kostiumy dinozaurów, tak? I to jest kostium dinozaura Lakota, więc no. Polecam. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. No dobra, a jeżeli ktoś od kupowania w internecie woli kupować w tradycyjnych sklepach i to jeszcze lubi kupować takie zdrowe produkty. No już chciałem powiedzieć, że Piotr, ale dodałeś, że zdrowe. To już nie bardzo, nie? To słuchajcie, Carrefour właśnie ruszył w Polsce z nową siecią sklepów, mianowicie Carrefour Bio.
To jest pierwszy tego typu sklep w Polsce. Oczywiście pojawi się w Warszawie, ale to jest 900 na świecie, który chyba w Europie ogólnie wszystkie są, Carrefoura. Tak czy inaczej, pierwszy w Polsce, podobno mają się pojawić kolejne dość szybko w innych dużych miastach w Polsce. I teraz, tak jak sama nazwa wskazuje, faktycznie tam będzie około 2,5 tysiąca produktów i wszystkie będą bio i eko. I nie będzie to tylko i wyłącznie jedzenie, nie tylko warzywa, owoce, wędliny, sery, ale również wypieki, ciasta, a także produkty gotowe, bo w każdym takim sklepie będzie taka półeczka czy strefa food to go ze zdrowymi przekąskami, zupami, kanapkami i to wszystko, moi drodzy, produkty bio. I powiem wam, że ciekawe, że tak duża sieć decyduje się na taki krok, że no faktycznie, słuchajcie, tam się nie da kupić nic de facto niezdrowego. Jeszcze wskazują, że jeżeli chodzi o cenę tych produktów, to będą takie same jak produktów w bio u nich w dużych, normalnych hipermarketach Carrefour, tak? No bo tam też znajdziemy półki, na których te produkty się znajdują. Natomiast w tym konkretnym sklepie tylko i wyłącznie właśnie takie produkty. To, co mi się bardzo podoba, to nie ma tam w ogóle kas samoobsługowych, tylko bardzo mocno stawiają tam na doradztwo, czyli bardziej idą w taką relacyjną sprzedaż, w kontakt z klientem, a wiecie, że jestem jakby wielkim zwolennikiem takiego traktowania właśnie klientów. No i powiem wam, że bardzo mi się pomysł podoba, szkoda, że trzeba jechać aż do Warszawy. No czekam, aż się coś takiego pojawi u nas. Tu mają być niskopowierzchniowe sklepy? Wiesz co, nie jest tutaj napisane dokładnie, jaki... Niskopowierzchniowe? Mało powierzchniowe? Nie, to niskopowierzchniowe. Nisko, bo z garażem podziemnym. Z parteru. No nie, one będą, wiesz, miały minus jeden. Myślałem, że nisko, że na przykład nie może być dla wysokich, to ja bym tego nie kupował. Będą wysokie ceny dla niskich. Widzę, że Mateusz dalej idzie w najśmieszniejszość. Ale jeszcze odpowiadając na twoje pytanie, jeżeli dobrze je rozumiem, to chyba, znaczy to nie będą takie duże hipermarkety, to raczej będą, no ale też widujemy takie supermarkety i takie mniejsze typu wielkości Biedronki. No 2,5 tysiąca produktów, no to sugeruje, że to będzie jednak trochę większe niż przeciętna Żabka na przykład, prawda? Znaczy no już chyba te duże, bardzo duże sklepy powoli się zaczynają zwijać. No Tesco na przykład ma dosyć duży problem w Polsce i z tego co czytałem, zmniejsza swoją powierzchnię. Część powierzchni chcą teraz przeznaczać na wynajem pod inne sklepy. A Tesco się wycofuje ogólnie z rynku? Od dawna. No, powoli wycofuje się. Nie? Natomiast nie wiem, czy już docelowo jakby już jest decyzja taka, że faktycznie ma wyjść z Polski, natomiast zmniejsza na 100% powierzchnię sklepu. Część powierzchni będzie wynajmowała dla innych małych firm, które po prostu będą mogły podnająć sobie przestrzeń. Także trend ciekawy, super, że będzie to doradztwo. Nie kojarzę, żeby jakaś duża sieć, nawet mniejszych sklepów w ten sposób podchodziła do tematu, no ale to, o czym trzeba pamiętać, to i tak wszystko będzie uzależnione od obsługi, w jaki sposób ona będzie podchodziła do klientów. Ale słuchajcie, taka kolejna, znaczy przed ciekawostką najpierw widzę zdjęcie właśnie, tutaj wam pokażę, czyli jednak sklep wielkości Żabki, a nie jednak tam supermarket, ale słuchajcie, ciekawostka, Polska jest czwartym krajem, w którym Carrefour otwiera tego typu placówki po Francji, Belgii i Hiszpanii. No czemu to jest ciekawe albo dziwne? To mnie w ogóle nie dziwi. Znaczy nie, no to jest fajne. Że super właśnie. O nas właśnie ja tak jakby wcześniej myślą. No bo wiecie, tak się bardziej kojarzy, no dobra, najpierw ma cały Zachód, tak? Wiadomo, Niemcy, nie, Francuzi. Tak, natomiast z drugiej strony... bardzo mocno krajem, w którym takie innowacje wchodzą. To jest naprawdę u nas, w bardzo wielu miejscach można płacić kartą, mimo że dalej bywamy, nie wiem, jesteśmy oburzeni, że gdzieś się nie da, ale jednak jak sobie, nie wiem, ostatnio byłem w Berlinie, tak? I tam dalej, część sklepów dalej nie ma możliwości płacić się kartą. Ja byłem w szoku. Ale słuchajcie... Kurde, stolica? Nie ma. Tak, my mamy... Z jednej strony u nas jest kraj paradoksu. Z jednej strony jest duży nacisk na bio, a z drugiej strony niestety Polska, do Polski rzucane są towary często tych samych producentów, które mają gorszy skład. Chipsy. Sery. Sery? Ostatnio widziałem... Ciastka, jeżyki.
Proszki do prania. A jak ciastka jeżyki? Ciastka jeżyki? Coś podobne, ale jeżyki właśnie widziałem, zawsze mnie to boli, że za granicą są 4 rządki razy 4, a u nas są 4 rządki razy 3. I to ja mam 800 kalorii mniej w tym momencie pysznych jeżyków, czy jak to się tam nazywało. Możesz kupić 2 paczki, nie? Ale może dzięki temu, że jesz mniej, to dalej jesteś pizdoklates. Fit. Nie, już wyjaśniam. No to wcale nie obrażam naszego gościa. Nie. Gość sam się obraził, jak jechaliśmy do studia. Gość się nie obraża, dokładnie. Co strasznie mi się spodobało, to hasło, bo rozmawialiśmy się o marynarkach, przy okazji eBayu, marynarki, garnitury, kamizelki, no i... Blink. Bitches. I Artur stwierdził, że znacznie łatwiej mu dostać, bo jest pizdoklatesem. Musiałem... Co dostać łatwiej? W japę. Marynarkę. Dlaczego? Bo jest pizdoklatesem. I tak ja to mówię, zajebiste hasło. Chyba do gimnazjum nie chodziłeś. Chodził. Nie, relegowali mnie ze wszystkich, zanim nauczyłem się pizdoklatesa. Wracając do głównego wątku. Jasne, fajnie, bardzo fajnie, że w Polsce będą otwierali supermarkety bio, ale z drugiej strony wielu producentów rzuca naprawdę potężny syf. I to ten sam producent w różnych krajach rzuca produkt na półki, który ma inny skład. Ja czytałem taką publikację dotyczącą twarogu, że twaróg, który, czy taki twarożek, fromaż. Nie, jak nie. Powiedziałeś fromaż, to tak bardziej światowo. Raz. No, bo pan zaczął się... W laboratorium Dextera, nie? Omlet di fromaż. Natomiast chodziło o serek fromaż, który w składzie ten sam producent. I w sklepach zachodnich był ser, czosnek, zioła, a u nas masa jakichś syfów szeroko pojętych. Chemia, coś takiego, proszki, kurde, nie? To Mateusz Gawełczyk mógłby się pewnie szerzej rozwodzić na ten temat. To może były takie wypłuczyny później po tym wszystkim, nie? No, nie wiem, ale bądź co bądź, syf straszny. Także cieszę się, że chociaż Carrefour dostrzegł, że może na tym łespadole polskim będzie coś bio jednak. Dobrze pamiętam, że Carrefour też był ekspres? Jest dalej. No właśnie, czy oni zaczynają faktycznie wchodzić w takie małe sklepy, zaczęli od dużych, a teraz zaczynają się skupiać na mniejszych. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Nie wiem, czy słyszeliście, jaki fuck up miał ostatnio PZU? Coś im wyciekło? Doskonale, tak. Oczywiście chodzi o RODO i dane klientów. PZU nie ustrzegło się ogromnego fuck-upu, czy ogromnego, po prostu pracownik odpowiedzialny za wysyłanie masowego mailingu nie ukrył adresów mailowych i każdy z klientów, który dostał maila, mógł sobie zobaczyć wszystkie adresy innych odbiorców tego maila. No, pomyślelibyście sobie, szkolny błąd. Zdarza się, powiedzieć najlepszym, ale to się zdarzyło PZU. PZU nie używa czegoś do mailingu... Michał, nie wiem, czy używa, czy nie używa. Czegokolwiek. Michał, chciałem powiedzieć, że zdarza się najlepszym. Zdarzyło się PZU, także... Ale nie mówię, że zdarza się najlepszym. Ale PZU też. I PZU... Nie chodzi o to, że to się stało. No, bo już RODO, GIODO. Myślę, że ich dojadą i kary się posypią. Ale najlepsze jest to, w jaki sposób zrekompensowali klientom. Wiesz? Dla mnie to jest... Ja mówię, przecierałem oczy, mówię, nie wierzę, że w XXI wieku, gdzie dane osobowe są na wagę złota, gdzie nie... Zresztą przytoczę wam. Czekaj, jakaś promocja, takie głupawa i wręcz? Każdy smyczkę dostał. Ma! Słuchaj, myślę, że to by było lepsze. Słuchajcie, firma ubezpieczeniowa PZU ujawniła w mailu do klientów dane adresowe innych swoich klientów. Kilka godzin po tym incydencie firma w ramach rekompensaty zaoferowała bony do Biedronki o wartości 15 zł. No wiecie, was sprzedano za złotówkę, nie? Czy tam jest? Jaki za złotówkę? Serio? Stary, szanuj się, ziom. 1 euro. To jest po 50... eurocentów na łeba. Tu już mamy prawie 2 i trochę, tak? Dokładnie. No dobra. Ale euro, wiesz, to jest... A tam 15 zł. Bon do Biedronki za 15 zł. Ale... Ujawnienie... Wiesz co, chłopaki teraz grają na rynku walut. Teraz stary. Ale to czteropak od razu kupisz. Zamieniliśmy to na franka szwajcarskiego. I chłopie, dzisiaj przyjechaliśmy hulajnogą. Myślałem, że jakiegoś tego franka. Sinatra. Ale... Czujecie to? Nie, gdyby wasze dane zostały opublikowane przez, albo wyciekły z kogokolwiek, już nie mówię, że od PZU, kogokolwiek, i ktoś przychodzi do was i mówi, słuchaj, nie no, słuchaj, stało się tak, przepraszam, tu jest bon, 15 zł do Biedronki.
Ale widzę co, nie, bo to jest kwestia perspektywy. No bo popatrz. Mariusz, mówisz, pokaż mi tę perspektywę, bon za 15 złotych do Biedronki. I tak sobie mówisz. Ale teraz, gdybyś ten news obrócił troszeczkę i byś powiedział, i PZU każdemu zaoferowało 4-pak piwa. No zajebiści ludzie, zajebiści. Każdy dostał 4-pak browców na zgodę, a jeszcze by ich taniej wyszło, bo z 12 zł. Mariusz, ale ja dalej uważam, że żubry nie są najlepszym piwem do picia. A to wiecie, że Poczta Polska miała też to samo fopa. Pewien listonosz w pewnym mieście wyrzucił do kosza wszystkie awize. No co miał zrobić? Spalić? Czy to jest nie ekologiczne? A co miał zrobić? Rzucić do skrzynki? I no wiem, co się stało. Tam myślę, że masowo poszły bony na kukułki. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Dobrze, Piotr, ja tutaj ci zmienię na prompterze, bo ja ci źle mówiłem. To nie jest ten gość, który przedstawiłeś. A, kurde. Dobra, dawaj. Kto jest tym gościem naszym? Pokaż mi. Cześć, nazywam się Artur Jabłoński. Pracuję jako konsultant do spraw e-marketingu. Specjalizuję się w projektowaniu i prowadzeniu kampanii reklamowych w internecie, generujących leady i sprzedaż. Oprócz tego prowadzę szkolenia, doradzam, wykładam. Przypomniałeś mi, że muszę bio na stronie zmienić. Dokładnie. Ale moje pytanie, bo szczerze, wybacz, że to powiem, ale to jest bio połowy ludzi, którzy są w internecie. Oczywiście bez, nazywam się Artur Jabłoński. Inny internet, powiem Artur Jabłoński. Nie, no pomijając Artur Jabłoński. Tak, każdy jest konsultantem do spraw e-marketingu. Wszyscy specjalizują się w projektowaniu, prowadzeniu kampanii. Jest konsultantami od e-marketingu. To jest taki wiesz. Też prowadzą szkolenia, doradzają, wykładają. To fajnie. Ale ty jesteś gwiazdą. Ty tak twierdzisz. Nie, Paweł. Coś to jest na rzeczy, bo zacząłem na Insta teraz ty, Paweł, teraz ty. Tak, bo pofollowałem cię na Insta, bo widziałem, że udostępniasz tutaj, czy nagrywasz Insta Story, więc chciałem ręka zobaczyć jakie. Myje, tak, dokładnie. A to widziałeś, że napisałem już, że ratunku, niech ktoś po mnie przyjedzie. A to tego nie widziałem. A to czekaj, bo się powoli przesyła. A, okej, okay, dobra. Tu spokojnie, takie już tu same dobre wiadomości wychodzą z tego studia, więc spokojnie. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Piotrek, oddaj mi ten odcinek na chwilę, dobra? Okej, okay, masz. Dobra, dzięki. Dobra, no to jakbyś mógł kilka słów jednak już sam o sobie, bo to będziesz wiedział chyba najlepiej. No właśnie nie, bo to jest ten problem. Nienawidzę tego pytania w ogóle. Mm-hmm. Każę powiedzieć jedną z dwóch rzeczy, czyli kim jestem i co robię, to ja się zawsze zawieszam. Bo to co powiedział Piotrek, jest jak najbardziej słuszne, że to brzmi jak takie randomowe bio sklecone po prostu z generatora. Natomiast to wynika z faktu, że kiedy próbujesz jak najbardziej zwięźle streścić bardzo dużo rzeczy, które się robi, to z tego wychodzą takie pomyje, bo to jest trochę jak z większością stron o firmie, nie? Że wchodzisz sobie na stronę o firmie, każda firma jest teoretycznie inna, po czym 3/4 w tym kraju rozpoczyna tekst o sobie od słów wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, bo na pewnym poziomie ogólności, który jest wymagany w takiej krótkiej formie, to się w ten sposób skończy. Więc ja teoretycznie mógłbym się przedstawiać różnymi rolami społecznymi, że nie wiem, że jestem szkoleniowcem, że prowadzę blog i piszę sobie jakieś tam artykuły, że mam agencję reklamową wyspecjalizowaną w reklamach PPC, ale na każde coś takiego można odbić, że rzeczywiście jest cała masa podobnych ludzi jak ja, więc bardzo chętnie pominąłbym ten etap, albo posłuchał, jak ty się męczysz, próbując to zrobić za mnie. Dobra, to ja odwrócę to w takim razie całkowicie jeszcze i zobaczymy, czy to wytniemy, czy nie wytniemy, ale moje pytanie jest takie, bo tego nie doczytałem. Zmaza deprawuje, widzę. Prawda? Paweł jest naszym cenzorem. I naprawdę my jesteśmy dużo bardziej merytoryczni. Czyli śmieszni. Te odcinki, które wyszły, to one są już po cenzurze. Tak. Tak. Okej. Okay. Dla tych, którzy nie oglądają mojego Instastory, pomocy. To się wytnie. Nie możemy zostawić. Zostawimy to pomocy. To jest tak tydzień po fakcie, także ewentualnie zapytają, czy już wszystko okej. Okay. Dobra, od ilu lat działasz w tej branży? Ty jako ty i agencja twoja? Czy moja agencja będzie miała w kwietniu 3 lata chyba? Mhm. Natomiast ja jako ja to jest już koło dychy. Okej. Okay. A czemu właśnie tak się stało, że dycha, a dopiero po tych 7 latach pojawia się agencja? Bo ja jestem tchórzem strasznym, wiesz, no to z tego to tylko i wyłącznie wynika. Mianowicie nauczony z powodu ciężkiego dzieciństwa szacunku do pieniądza, aż tak poważnie mówiąc, zawsze miałem coś takiego, że nigdy nie chciałem być biznesmenem, czy moje kochane słowo prywaciarz, także nigdy nie chciałem być prywaciarzem, to jest piękne słowo, natomiast trochę mnie sytuacja zmusiła, w sensie ci ludzie zaczęli chcieć, żebym z nimi pracował, więc coś trzeba było z tym zrobić.
Natomiast przez to, że nigdy nie chciałem, ja zawsze sobie wyobrażałem, że skończę jak jakiś menadżer średniego szczebla w korporacji, to bardzo długo odwlekałem sytuację, w której będę musiał rzeczywiście opowiedzieć się po jednej ze stron. I to wyglądało w ten sposób, że pracowałem w innych firmach. Najpierw pracowałem w jednej agencji, później po stronie klienta jako brand manager, później znowu w agencji jako menadżer kreatywny i na takie, wiesz, pięknie brzmiące nazwy na wizytówce, których nikt nie czyta. Natomiast jednocześnie obok miałem swoje własne zlecenia, prowadziłem właśnie już pierwsze szkolenia i to było tak, że na dwoje babka wróżyła przez jakiś czas. Trochę było tego, trochę tego. Kosztem życia prywatnego miałem bardzo bogate życie zawodowe. No i przyszedł taki moment, gdzie rzeczywiście nie byłem już w stanie dniami urlopu nadganiać nieobecności w pracy na poczet innej swojej pobocznej pracy. Miałem taką rozmowę z kolegą Mirkiem, którego serdecznie pozdrawiam, gdzie tak mówię mu nagle: wiesz, Mirek, tak sobie obliczyłem, że wyciągam poza tym etatem tutaj 3 razy tyle pieniędzy, co na tym etacie. I Mirek tak na mnie popatrzył, jak na takiego skrajnego debila. Mówi: człowieku, wstań i wyjdź, co ty tu robisz właściwie? A ja tak właśnie cały czas jeszcze miałem, wiesz, blokadę psychiczną, że co jeżeli to nie wyjdzie, bo zawsze szukam najczarniejszego możliwego scenariusza i tak było również w tamtym wypadku. Stąd tyle lat zdążyło minąć. Typowy Mirek. Typowy Mirek. No to Mirek był naprawdę typowy, słuchajcie, muszę to powiedzieć, bo nie wiem, czy kojarzycie, na Facebooku jest taka funkcja, która się nazywa Dziennik Aktywności. Mhm. Dziennik Aktywności, dla tych, którzy nie sprawdzają, to jest miejsce, które pozwala ci sprawdzić, z jakimi treściami wchodziłeś danego dnia w interakcję. Czyli generalnie nikt nigdy tam nie zagląda, takie mam przynajmniej wrażenie. Natomiast nie Mirek. Mirek był osobą, która za 5.16 na koniec dnia pracy miał zawsze takie własne, prywatne, małe święto, czyli przeglądał dziennik aktywności z danego dnia i zastanawiał się głośno, razem ze mną zresztą, bo byłem sędzią w tej sprawie częstokroć, czy ta treść była warta jego lajka. I później Mirek po takim review wyrzucał na przykład połowę lajków z danego dnia, stwierdzając, że no sobie to się trochę zaśmiał, ale to bardziej parsknął niż się śmiał, więc to nie jest tego warte. No to cofam lajka. Że to jest właśnie typowy Mirek. Waluta przyszłości to nie zaufanie, tylko lajki. Nie no, oczywiście. No jakbyś, jeżeli byś grał w Death Stranding, to tam są teraz lajki jako waluta, także wiesz. Xbox for life. Xbox, wychodzę. To trzeci raz to mówisz, jeszcze ani razu nie wyszedłeś, także... Bo mnie trzeba, zamknęliście drzwi. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Okej, okay, bo ja sobie śledzę to, jak odpalałeś agencję już od dłuższego czasu i czy faktycznie jest tak, że jeśli tylko nie chcesz czegoś robić, to załóż firmę w tej dziedzinie, prawda? To dobrze wiesz, o co chodzi. Patrz, proszę, miałeś fajne życie, jeździłeś sobie, robiłeś szkolenia, prawda? Doradzałeś ludziom gdzieś tam ze social mediów i tak dalej. I nagle założyłeś firmę. I czy nagle się nie okazało, że więcej jest tego zarządzania ludźmi i nagle no, te fajne rzeczy zaczęli robić inni? Czy wiesz, ja dalej robię jedno i drugie, ponownie kosztem życia prywatnego. Natomiast rzeczywiście jest pozdrawiamy tak, że... Martę. Pozdrawiamy Martę, tak kochanie. Kiedyś ci to wynagrodzę. Chciałem powiedzieć wybaczę, ale nie co. Kiedyś ci to wynagrodzę, kochanie. Natomiast rzeczywiście jest tak, że się czasami spotykam z właścicielami innych agencji podobnej wielkości i skali i rozmawiamy sobie zawsze. Pierwsze pytanie to jest, kurde, rzucilibyśmy to w końcu cholerę, czy nie rzucilibyśmy? Moglibyśmy się zająć właśnie tylko jakimiś konsultingami i wychodzić finansowo pewnie z uwagi na skupienie się na jednej rzeczy, być może nawet lepiej niż teraz. I tak wiesz, pierwsze pół godziny to jest takie typowe polskie narzekactwo. O Jezu, to mnie denerwuje, tamto mnie denerwuje, żeby nie powiedzieć ostrzej, bo przecież taki kulturalny podcast jest. A później jest tak, że wiecie co, ale jednak jest fajnie, bo obserwujesz, jak ludzie w zespole się rozwijają, obserwujesz, jak biznesy klientów rosną, więc jest męcząco. Pewnie gdybym to wiedział, to bym tego nie robił, ale jednak to robię. Zasuwajcie mróweczki, zasuwajcie, tak? Mnionki się mówi. Czy jest nagroda na koniec dnia? Jaka nagroda, ale za co? No jak widzisz, jak to się no właśnie. Znaczy my regularnie robimy, ja bardzo mocno dbam z uwagi na to, że prowadzimy firmę zdalną o różnego rodzaju formy aktywizacji zespołu, tylko rzeczywiście u nas jest stały konkurs na nie narzekanie na klientów, co jest zmorą generalnie pracy agencyjnej, tak, bo to trochę zabija pracę nad tym klientem, zaczynasz poprzez narzekanie na jakieś wyabstrahowane, projektowane przez siebie cechy klienta, gorzej go obsługiwać. Więc u nas jest trochę zakaz narzekania z tego tytułu, że ja lubię mówić, że agencja reklamowa to jest takie miejsce, które jest super, bo pozwala się uczyć za cudze pieniądze. Czyli masz jakiś biznes, możesz nim manewrować bardzo często w dowolnych kierunkach, doradzać, pozwalać coś zmieniać, ale to nie są twoje pieniądze na koniec dnia. Jak nie wyjdzie, to hej, umywasz ręce, bo tak jest mowa skonstruowana. Ja trochę oczywiście upraszczam, ale uważam, że z tego tytułu każdy, kto pracuje w agencji reklamowej, powinien mieć duży szacunek do tych właśnie cudzych pieniędzy, bo to potrafi się łatwo skończyć jak budżetami w korporacji, gdzie nieważne ile coś kosztuje, no bo przecież to nie jest twoje, to nie te złotówki wyciągasz.
I mamy takie nagrody właśnie za brak narzekania oraz ja mam w ogóle taki zwyczaj, że staram się bardzo mocno wsłuchiwać w to, co ludzie z zespołu lubią i robić im takie niespodziewane prezenty. Czyli na przykład jeżeli udało mi się ustalić, że Maja z zespołu jest fanką Doktora Who, to kupiłem jej tam potajemnie, ustaliłem jej adres z umowy, żeby wysłać figurkę, komuś tam komiksy, kto lubi je czytać. Także są nagrody, widzisz, mój drogi. Okej, a mówisz zakaz narzekania, ale to macie jakiś wypracowany wentyl bezpieczeństwa? Znaczy, no wiesz, taki pokój, że na przykład ktoś wychodzi i mówi to nie jest tak, że nie narzekamy, bo wiadomo, że narzekamy, byłbym hipokrytą, gdybym udawał, że jest inaczej. Natomiast po prostu w pewnym momencie trzeba sobie powiedzieć stop i poniżej pewnego poziomu nie schodzić z tym narzekaniem. W sensie to może być odstępstwo od normy, ale to nie może się stać normą. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Dobra, ale powiedziałeś, że tam o podobnej skali i tak dalej. To jaka to jest ta skala twojej agencji? No ja w tej chwili, bo dzisiaj kończę jedną rekrutację, właśnie będę odpisywał człowiekowi, że wchodzi do teamu, jak zejdziemy z podcastu, no to będzie już 18 albo 19 osób. Okay, ale powiedziałeś, że charakter pracy zdalnej macie. Tak, wszyscy pracujemy zdalnie. Mhm. Zarządzanie na odległość, tak? No, umówmy się, branża kreatywna, deadline'y i tak dalej. Czy macie jakieś wypracowane metody jednak, nazwijmy to, sprawdzania, czy w dobrym kierunku jest realizowany projekt? Znaczy wiem, o czym mówisz. Znaczy pierwsza sprawa, to się da podzielić na kilka poziomów, tak? Czyli jedna sprawa to jest taka, to jest czysto relacja na zasadzie agencja-klient. Czyli my zaczynając współpracę z jakimś klientem, to oprócz tego, że ustalamy sobie harmonogram pracy, co będzie się działo i kiedy, to oprócz tego mamy, myślę, dość zintensyfikowany w stosunku do normalnej agencji system raportowania. Czyli my potrafimy raportować co tydzień. Nie są to jakieś rozdmuchane tabelki w Excelu, jest to raczej podpunktowa lista typu zrobiliśmy według harmonogramu, co trzeba było zrobić, a na przyszły tydzień na przykład zmieniamy i planujemy takie działania. Czy jakaś checklista nazwiemy to, tak? No, jasne. A raz na przykład na dwa tygodnie większy raport wynikowy już z cyferkami, żeby się ładnie tam Excel świecił. Właśnie dlatego, żeby też wymusić charakter pracy, w której cały czas myślisz, że przed tobą jest kolejne jakieś sprawozdanie i my przygotowujemy harmonogramy pracy z klientami w perspektywie kwartału zawsze. Więc mniej więcej ja bardzo lubię, bo uważam, że większość klientów odchodzi od agencji nie z powodu braku wyników, tylko z powodu braku świadomości, co agencja właściwie robi. Kupowanie agencji jest takim trochę kupowaniem kota w worku, nie? Ile oni pracują, co oni właściwie robią i tak dalej. No z drugim wymiarem tego jest współpraca bezpośrednio między nami, gdzie no, ja jestem osobą, która ma dużo albo spotkań, albo jakichś szkoleń, konferencji, wyjazdów, też dopinam niektóre deale, więc rzeczywiście mnie sporo nie ma. Z tego w ogóle wzięła się firma zdalna, że mi jest biuro niepotrzebne, jeżeli byłbym tam rzadziej pewnie niż połowa zespołu. Natomiast mam bardzo dobrą w tej chwili dyrektor operacyjną obok mnie i to jest Dagmara. I Dagmara na przykład prowadzi codzienny status call z samego rana, gdzie wyznaczamy priorytety dla każdego człowieka. Oprócz tego oczywiście wykorzystujemy szereg narzędzi, typu u nas jest to combo Slacka z Asaną i Google Drive'em do plików. I uważam, że taka praca jest dużo bardziej efektywna, bo w sensie jak ktoś chce, to może się wyłączyć ze Slacka i po prostu robić swoje. To właśnie trzy najważniejsze rzeczy na dany dzień ma zrobione. Dużo trudniejsze jest właśnie zachowanie pracy zespołowej, czyli nie tyle dowożenie wyników, ile praca wspólna. No właśnie, ta kreatywna nazwijmy się, to jak coś wypracowujecie, to też robicie zdalnie? Tak, robimy to zdalnie, w sensie po prostu staramy się jak najczęściej zdzwaniać. Wiesz, korzystamy z Hangoutów czy z Google Meeta i to jest trochę, jakkolwiek by to głupio nie zabrzmiało, to masz takie spotkanie oprocedurowane. Czyli po prostu, no wiesz, normalnie jak pracujesz w firmie, to idziesz sobie tam do dyspozytora z wodą i coś ci się przypomni, bo masz kwaśną minę, coś do siebie zagada i na przykład robi się z tego mini burza mózgów. No mnie tak nie ma, bo na przykład ja mogę sobie co najwyżej ze swoim kotem w swoim pokoju pogadać i połowa ekipy też ma koty, więc też do tego kota się może odezwać. Więc musimy mieć trochę wypracowaną procedurę, typu słuchaj, masz problem, szukasz, no, rzucasz na generalu, słuchajcie, potrzebuję pomocy z tym, kto ma czas, nie? Ustalamy szybko, na przykład cztery osoby wpadają, robią 15-20-minutowe mini zebranie w zasadzie, często w ogóle pomijając całą resztę zespołu, wypracowują rozwiązania i to dalej znika. I to jest fajne, bo dzięki temu rzeczywiście ludzie pamiętają, z tego korzystają. Ja mam prostą zasadę rekrutacyjną, nie przyjmować dupków, więc to też fajnie działa pod tym kątem, że to są rzeczywiście ludzie, którzy są gotowi sobie nawzajem nieść pomoc. Okej, okay, super. A nie wiem, czy wtedy, nazwijmy to też twoi pracownicy, czy się zdarza, że pracują na Kajmanach, czy gdziekolwiek indziej, podróżując jednocześnie, bo tego typu forma pracy tak naprawdę pozwala na podróżowanie jednocześnie, pod warunkiem, że mamy dostęp do internetu. Wiesz co, na tę chwilę nie. Znaczy, no, długi czas pracował z nami Kuba, który po prostu mieszkał sobie w Aberdeen w Szkocji. Teraz pracuje z nami Olaf, który mieszka sobie w Czechach. Natomiast większość składu jest po prostu rozsiana po różnych miejscach w Polsce. Nie chcę powiedzieć, że to są domatorzy, bo to by źle zabrzmiało, ale czy
myślę, że po prostu nie mają takiego podejścia, przynajmniej póki co, że jadę i pracuję. No tak jak ja bardzo dużo podróżuję, staram się często z żoną właśnie na takie krótkie tripy dla odpoczynku głowy wyjeżdżać, ale nie chciałbym, żeby to się skończyło, że siedzę w kawiarni i wysyłam maile. Po prostu wolę mieć ten czas odpoczynku, żeby on mi się kojarzył z jakimiś pięknymi miejscami, a nie jednak z laptopem i pracą. Piotrze, czy widzisz, da się zdalnie pracować? No ale bo właśnie to moje pytanie było dotyczyło tego. No przeczytałem gdzieś, twoja firma nie ma biura, a zatrudnia 14 osób. Już 18, 18. Ale to był stary wywiad. To był stary kawę wywiad, pijecie. Tak. Czy to pijemy kawę, wiesz, jak ty patrzysz, jak ty potrafisz spojrzeć w oczy swoim pracownikom? Czy wiesz, kwestia jest taka, że my się spotykamy. Na przykład ja teraz w weekend jadę do Łodzi i jedziemy sobie na wystawę DC, Świt Superbohaterów. W Łodzi pracuje jedna dziewczyna z mojej ekipy, jest to Zuza, i specjalnie z Białegostoku przyjeżdża do nas Łukasz. Czy to, co, z czego jestem naprawdę dumny, jakkolwiek nie lubię takich rzeczy mówić, bo to brzmi prosto taki, wiecie, jak się chwali, ale tym się naprawdę chcę pochwalić, to właśnie rzecz, której się najbardziej obawiałem, czyli że nie da się zbudować kultury organizacyjnej, a przede wszystkim wzajemnej sympatii ludzi, mając firmę zdalną, jest nieprawda. To nie jest, to jest naprawdę, nam się udało. Jeżeli masz naprawdę dobrych ludzi, którzy się polubią, to powiem tak, u mnie w firmie jest taki, to ci, który się nazywa Kłobuck, a w wielkim skrócie nie będę tłumaczył, o co chodzi. Kiedyś sobie wymyślili, że pojadą połową firmy do jakiejś jednej wiochy, nie mam pojęcia, gdzie nawet jest na mapie, i oni to zrobili. Po prostu ludzie z Białegostoku, Krakowa, Koziej Wólki i tak dalej postanowili, że zrobią sobie weekend gdzieś tam. Ja wtedy niestety nie dałem radę. Albo dość powiedzieć, że kiedy było wesele właśnie wówczas menadżerki, obecnie dyrektorki, to de facto 1/3 gości stanowiła nasza firma, bo wszyscy byli na to zaproszeni. To była niemalże impreza integracyjna u nas w tej sytuacji. Albo że kiedy teraz organizujemy wigilię firmową, zorganizujemy ją sobie w tym roku we Wrocławiu, żeby tam było komunikacyjne dla wszystkich, to się wszyscy zjeżdżają, żeby się po prostu tego dnia spotkać, dzień wcześniej już w weekend, żeby się zobaczyć. Więc da się. To jest ciekawe o tyle, że wiesz, w normalnej firmie coś takiego taking for granted, czyli po naszemu bierzesz za pewnik, za taką zwyczajną rzecz. W sensie, no a znowu ten ryj, nie? Ile mogę go oglądać, jeszcze dzisiaj się nie domył na przykład, nie? Albo coś. A u nas jak się spotykasz, to jest trochę święto. Dlatego, że normalnie się nie widzisz. Ja pamiętam, jakie miałem wrażenie rok temu na wigilii drugiej naszej firmowej, bo na pierwszej to byłem ja i dwóch pracowników, więc to była taka trochę stypa nudna, nie? Natomiast już na tej drugiej to była nas chyba 11. Ja tak właściwie sobie siedziałem w sali, którą wynajęliśmy na tę okoliczność, i patrzyłem po kolei, jak przychodzą ludzie, z których po raz pierwszy niektórych widziałem w ogóle. To było takie dla mnie troszkę surrealistyczne doświadczenie. W sensie niby wiesz, że masz firmę, która ma tyle osób, po czym nagle widzisz tych wszystkich ludzi w jednym pomieszczeniu. Nie widzisz, jak się zachowują, jak się poruszają, jaką mają tiki, czy no bo ten głos znasz, ale po prostu na zupełnie innym poziomie nagle ich postrzegasz, więc da się. Czyli tylko pytanie, czy w takim razie nie możemy się pokusić na takie stwierdzenie, że no tylko typu forma jednak pracy nawet daje większą możliwość zaangażowania się później i nazwijmy tego pokochania miejsca, w którym się, miejsca w cudzysłowie, w którym się pracuje, nie? I zespołu, no bo nie widzimy tych twarzy na co dzień, tak jak ty powiedziałeś, czyli jest zupełnie inne zaangażowanie też emocjonalne. No tak, ale to jest przede wszystkim kwestia ludzi, bo gdybym na przykład, nie wiem, no bo dużo się mówi, że praca zdalna jest rzekomo tylko dla introwertyków, którzy nie znoszą innych ludzi, nie wiem, którzy są jacyś, jak to się mówi, lekko wycofani, tak, nieśmiali. To nie jest prawda, mój zespół jest, bardzo dużo ekstrawertyków jest w tym zespole i to, że sobie doskonale radzą w towarzystwie, więc to nie jest taki stereotypowy pracownik, wiecie, zamknięty w piwniczy programista czy cokolwiek. I wówczas to się sprawdzi, natomiast no, jest to wyłącznie kwestia rekrutacji. No, firma to ludzie. Jestem w ogóle teraz na takim etapie w życiu i w zawodowym, że zaczynam wygłaszać takie banalne komunały, które mnie zawsze denerwowały. Czyli jak sobie właśnie myślę, że przyjdę do jakiegoś podcastu, będziemy mówili o biznesie i ktoś mnie spyta, co jest najważniejsze w firmie, to ja będę musiał odpowiedzieć, że najważniejsi są ludzie. Jakbym to usłyszał w jakimś podcaście sam, to bym się chciał zeżygać, że w ogóle z tym gościu pitoli. Natomiast uważam, że to jest taki poziom właśnie odnośnie do tego uogólnienia i tego, co mówiliśmy od ad vocem bio. Czyli, że na pewnym poziomie musisz zinternalizować coś, trochę na zasadzie tego przysłowia, że jak uczeń jest gotowy, to mistrz się znajdzie, i wtedy zaczynasz dostrzegać, że rzeczywiście z tego jednego prostego stwierdzenia da się wyabstrahować szereg cech czegoś takiego. I w tym wypadku rzeczywiście tak jest. Gdyby te pierwsze rekrutacje były inne, gdyby te osoby, które się pojawiły, nie przyciągnęły kolejnych osób, bo często u nas pojawiają się pracownicy z rekomendacji kogoś, kto już jest w teamie, po prostu pociągają u siebie. Co śmieszne, jedna Dagmara pociągnęła do nas drugą Dagmarę, więc teraz mamy drugą Dagmarę, która wszyscy mówią Dagmara S, bo przecież nie będziemy tak z pełnego nazwiska, tylko bardziej po kryminalnemu się nazywali. I no dzięki temu jest, nie chcę powiedzieć rodzinnie, bo to nie jest firma rodzinna, ale na pewno jest bardzo sympatyczna
sympatycznie i przyjaźnie. I wydaje mi się, że inaczej nie dałoby się takiej firmy prowadzić. Natomiast bez spotkań na żywo to na pewno też by nie przetrwało. Dlatego moim takim prywatnym celem na 2020 jest, żeby wprowadzić coś, co mój kolega Rafał Ferber, który już to wprowadził w swojej firmie częściowo zdalnej, nazywa kwartalnikami. Czyli żeby chociaż raz na ten kwartał zrobić sobie takie święto, że gdzieś wspólnie w ciągu jednego weekendu spędzimy czas. Chłopusk. Można to połączyć z jakimś Chłobusk na przykład oczywiście. Można to połączyć wtedy z jakimiś, wiecie, warsztatami, czy tam cokolwiek, żeby można było w koszty wpisać, hehe. I wtedy sobie będziemy właśnie się widzieli jeszcze częściej niż teraz. Michał Śliwiński z Nozbi chyba też robi tego typu rzeczy, prawda? On też wprowadza firmę bardzo online'owo i też, oni nie wiem, czy raz na pół roku, czy raz na rok się zjeżdżają. Tylko on, to u niego międzynarodowy, bo Michał Śliwiński siedzi na co dzień w Barcelonie. Tak, znaczy ja podziwiam, odkąd mam sam firmę zdalną i słucham o tym, że ktoś na przykład zarządza agencją albo firmą, która jest zdalna i ma, nie wiem, pod setkę pracowników, no to na chwilę obecną sobie tego nie wyobrażam, bo my już mając 18 osób, no to mamy de facto trzy poziomy trochę managementu, tak? Czyli no jestem ja, to jestem trochę odklejony, bo zajmuję się rzeczami strategicznymi. Ja cały czas staram się być przy zespole, nawet wpaść na Slacka, coś tam pogadać, wpaść na kola nagle, żeby to zobaczyć, jaki jest vibe. No ale jednak jestem trochę z boku, mam zadania innego rodzaju. Najczęściej jest jeszcze Dagmara i Mateusz, pracują bezpośrednio z pozostałymi osobami w zespole. I już teraz widzimy, jak wiele jest problemów, które w normalnej firmie, normalnej wiadomo w jakim znaczeniu, po prostu no niezdalnej, rozwiązują się same, a tutaj właśnie muszą zostać jakoś oprocesowane. Właśnie przede wszystkim są to rzeczy na poziomie komunikacyjnym. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Nie boisz się, że umrzesz? Ale kiedy? Przeżyłeś kącik newsowy, więc już całkiem nieźle ci poszło. Jest taka stara piosenka, która zawsze się śmieje, będzie hymnem firmowym, nazywa się Serdecznie pragnę zgonu. Polecam wygooglować. Dziękujemy ci bardzo za piękne podsumowanie naszych wcześniejszych dokonań. Chodzi mi o to, że nie jest tak, że trochę cały Digitalk jest mocno oparte o twoją markę osobistą i że gdyby zabrakło cię nagle, no nie wiem, wiesz, jesteś w Sosnowcu, nie wiadomo co się tu stanie wieczorem, to firma może sobie zacząć trochę gorzej radzić? Oczywiście, znaczy to jest mój największy problem. Ja bardzo bym chciał, żeby tak nie było, natomiast już się pogodziłem z faktem, że nigdy tak nie będzie, ponieważ nawet jeżeli masz firmę niezbudowaną na marce osobistej, to ona ma jednak jakieś osoby na wyższym poziomie zarządczym, czy jakieś spokespersons, które są najbardziej kojarzone. Czyli wiesz, ja mam po prostu taką sytuację, że to troszkę wyszło przypadkiem. Na początku budowałem swoją własną markę, dopiero później z tego wyrosła agencja. Długi czas była agencja, ale nie miała nawet strony, nikt nie wiedział, że istnieje. Teraz po prostu staram się to rozwiązywać w ten sposób, że coraz częściej pokazuję, że prowadzę tę agencję, staram się częściej pisać o niej samej, a nie po prostu o jakichś swoich szkoleniach czy innych tematach. Mój też taki kolejny z celów na 2020 firmowo, to jest właśnie zacząć wypychać coraz częściej osoby ode mnie z firmy na jakieś wystąpienia, co się w ogóle dzieje tylko na mniejszą skalę, bo oni pojawiają się na jakichś lokalnych konferencjach, czwartkach social media, prowadzą w ogóle szkolenia, ale zamknięte na firm, nie organizujemy jeszcze otwartych z głównymi gwiazdami w postaci moich ludzi, ale rzeczywiście jest to problem, który wymaga zaadresowania. Michał Sadowski świetnie o tym opowiadał, że on w brandzie bardzo często chce, żeby poszczególni pracownicy też tworzyli swój brand, bo dzięki temu i tak firma korzysta, a no wiadomo, jakość gdzieś tam potem przechodzi. Nie, no oczywiście, bo to jest tak, że jakby to powiedzieć, bardzo długo mieliśmy taki problem, że klienci przychodzili i pierwsze pytanie było to, kiedy pan Jabłoński ustawi kampanię. Pan Jabłoński niektóre kampanie ustawia i bardzo dużą liczbę sprawdza, natomiast to nie może to być gwarantowane umową w żadnym etapie. I dlatego ja w ciągu ostatnich kilku miesięcy zaledwie musiałem odkleić od siebie jakąś część obowiązków i pierwsze co spadło to był właśnie jakikolwiek kontakt z klientami, czyli teraz na przykład proces zakupowy odbywa się praktycznie poza mną. Ja tylko raz na jakiś czas, kiedy spada bardzo dużo lidów, a teraz jest wiecie hossa w tej branży, znaczy taki okres jesienny, to zawsze jest dużo zapytań. Wspieram swojego pracownika Mateusza w tym zakresie, natomiast normalnie dzieje się to absolutnie poza mną, żeby właśnie klienci się nie przyzwyczajali, że to jest Artur Jabłoński, nad nimi pracuje, tylko że pracują bardzo kompetentni ludzie. To, co obecnie wypracowujemy w zespole, to jest jak budować autorytet pracowników u klientów od pierwszego momentu, bo oni przychodzą, bo znają mnie, natomiast nie znają kompetencji moich ludzi. Więc wypracowaliśmy sobie szereg dokumentów, które przedstawiamy na starcie, które pokazują, jakie kampanie, za jakie pieniądze i z jakimi wynikami osoby zaangażowane pod konkretnego klienta realizują i to pomaga udowodnić, że to są ludzie dużo lepsi ode mnie, moim zdaniem, bo jak Mateusz zrobi tabelkę w Excelu, to nawet nie miałem pojęcia, że takie opcje istnieją. I z kampaniami też jest w wielu przypadkach podobnie. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Bo my tu z kolegami bardzo mocno chcemy w social mediach działać i nawet profile mamy potworzone i tak w ogóle. I mam do ciebie pytanie i proszę cię o szczerą odpowiedź. Możemy na taką liczyć? Nie. Dziękuję. Proszę.
Następne pytanie. Nie, nie, nie. To jest ważne pytanie. Jak się promować na tym Google Plus? Bo my się staramy, no i nie idzie, no. Tak samo jak na MySpace'ie. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Artur, mam biznes do ciebie. Słuchaj, zablokowali mi konto na Facebooku. Mógłbyś mi odklikać tam, żeby mi odblokowali? Czy to jest nawiązanie do naszej kolejnej konwersacji samochodowego, dlatego że jak się wpisze w Google kontakt Facebook w dowolnej wariacji, to niestety, bądź stety, ja jestem pierwszym wynikiem wyszukiwania, nawet nad oficjalną stroną Facebooka. I to oznacza, że ja na przykład przestałem odbierać telefony jakiekolwiek, tylko mam przygotowane szablony SMS-ów, które są trochę taką kwalifikacją. Który ja też dostałem. Tak było. Bo dzwoniłem, żeby się dogadać, chciałem podrzucić tutaj naszego gościa, no i odrzucił mnie. O, no to kurwa tramwajem. Ale teraz już wiem dlaczego. Tak, ja po prostu zawsze wysyłam, że proszę SMS lub mail na adres tam spam@arturjabłoński.com, nie? Czy cokolwiek, tak na poważnie mówiąc, no właśnie dlatego, że duża liczba ludzi ustala mój numer telefonu i dzwoni do mnie, żeby im odblokować konto na Facebooku albo pomóc w jakiejś tragedii życiowej, że ktoś tam kogoś oszukał. Nie chcę się wydawać, ale mam jakieś dziesiątki, już pod setki podchodzi screenów właśnie najdziwniejszych sytuacji życiowych i wynurzeń ludzi w tym zakresie. To może pozyskuj klientów innym. W tym zakresie. Znaczy ja się śmieję, że postawię sobie jakąś lewą bramkę SMS, gdzie musisz tam, wiesz, 20 zł wpłacić i to później ląduje tam w jakichś bitcoinach w dziwnych miejscach, a ja będę miał dochód pasywny. W rachimcoinach. Mogą być i rachimcoiny. To się kiedyś na pewno zwróci musi. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Dwie takie kwestie się dzisiaj pojawiły. Po pierwsze, Piotrek zauważył, że to twoje bio pasowałoby do wielu innych marketingowców, które gdzieś tam... Też byś mógł sobie takie wziąć, tak. No, dokładnie. A oprócz tego, ty powiedziałeś z kolei, że ta branża, w której działałeś, jest o tyle ciekawa, że masz możliwość uczenia się na pieniądzach, czy za pieniądze klientów. No i ja wiem, że twoja firma robi to dobrze, ale mam takie wrażenie, że... Skąd wiesz? Słucham? Skąd wiesz? Poczytałem. Okej. Okay. I mam takie wrażenie, że na rynku z kolei raczej firm, które robią to dobrze, czyli z jednej strony wiedzą jak, z drugiej strony nie próbują oszukać i to co powiedziałeś, uświadamiają klientów, co dla nich robią, jest bardzo mało i jest to troszeczkę taka czarna magia dla większości przedsiębiorców, jak ten marketing online w ogóle działa. I teraz pytanie jest takie, jak taki przedsiębiorca, nie mając wiedzy marketingowej, może rozróżnić firmę, która zrobi mu marketing online dobrze, nie oszuka go, od takiej, która no niestety może jego kasę bardzo szybko utlenić, bo jak wiemy, marketing online lubi przepuszczać każde pieniądze. Ale jak to ładnie określiłeś, utlenić, będę musiał to ukraść. To jest dobre. Zapożyczyć. My na tym nazywamy coś takiego w firmie agresywną inspiracją. Natomiast odpowiadając na twoje doskonałe pytanie, myślę, że wątki są dwa. Pierwsza sprawa, case studies, rekomendacje, wideorekomendacje. To nie jest przypadek, że jak przewijasz moją stronę na mobilu, to musisz przewinąć cztery ekrany logotypów firm, z którymi pracowałem, mimo że większość firm, nawet która miałaby tyle logotypów do pokazania, tego unika. Moim zdaniem nie da się przegiąć z liczbą rekomendacji i poleceń i właśnie jakichś recenzji na stronie, bo to pokazuje twoją wiarygodność. I jeszcze coś takiego, to się ładnie w psychologii nazywa efektem Sinatry, czyli że jeżeli ja pracowałem z jednym, drugim, trzecim bankiem, to jeżeli przyjdzie do mnie szwagro Polek z Siemienic Koziebrowskich, to może założyć, że skoro tamtym dałem radę i to wystarczyło, to jemu też to może wystarczyć. Natomiast drugi bardzo ważny, szczególnie w świecie marketingu online wątek, to jest transparentność. Teraz chodzi o to, że dla słuchaczy uświadamiając, bo nie każdy musi zdawać sobie sprawę, jak tego typu procesy wyglądają. Jeżeli rozpoczynasz współpracę z klientem, to masz jedną z dwóch dróg, którymi możesz pójść. Z jednej strony możesz chcieć zachować wszystko u siebie, zasłaniając się know-how, RODO czy dowolnym sposobem domów mediowych, co wiem z audytów, które robię bardzo często dla klientów.
żeby nie pokazać, jak wygląda konto reklamowe, jakie tam są kampanie ustawiane, czy w ogóle są ustawiane, jaka jest naprawdę wysokość marży, bo niektórzy klienci po prostu umawiają się na kwotę X, ale nie do końca są świadomi, czy ona jest w pełni wydawana tak, jak miała być wydana według ustaleń, że na przykład 3/4 pójdzie na budżet reklamowy, a zaledwie 1/4 będzie fee agencyjnym. Znam firmy, które kiedy klient nie wie, mają dokładnie odwrotne proporcje w tym zakresie. Natomiast u nas wchodząc, masz pewność, że konto na Google, na którym pracujemy, jest twoje. My jesteśmy do niego jedynie dopraszani. Do konta reklamowego masz w każdej chwili dostęp, a jeżeli chcesz porozmawiać z moim specjalistą, jak kampanie są ustawione, to możesz z nim pogadać i on ci wszystko dokładnie opowie, bo my się nie musimy z tym kryć. Teraz na początku grudnia jedziemy do jednego startupu globalnego, z którym pracujemy, który dokładnie chce poznać, jak mamy ustawione wszystkie kampanie. Ja zdaję sobie sprawę, że z mojego punktu widzenia jest to ryzyko biznesowe. Kilka razy nacięliśmy się w ten sposób, że klienci stwierdzili, a to ja już teraz wszystko wiem, teraz mogę sobie tej agencji przestać płacić i idę sobie robić to sam. A niektórzy chcieli wrócić, do nas nie ma powrotów, a niektórzy po prostu pewnie się srogo przejechali, no bo ten świat się tak szybko zmienia, że musisz tę wiedzę i te metodyki aktualizować. A więc to ryzyko biorę po prostu na siebie, ale uważam, że to jest uczciwsze, bo skoro ja się uczę na cudzych pieniądzach, to ty musisz widzieć, co się z tymi pieniędzmi dzieje. A poza tym jest kilka takich szczegółów technicznych, czyli na przykład dane remarketingowe, które zresztą są danymi osobowymi według niektórych interpretacji RODO. Więc to nie może być tak, że ja mam swoje konto reklamowe, na którym zbieram ludzi, którzy przychodzą na twoją stronę i później co robię? Pukam z tym do konkurencji, bo niektóre firmy rzeczywiście tak robią, że później po zakończeniu współpracy z podmiotem X idą do ich przeciwników podmiotem Y i mówią puk, puk, mamy tu konto reklamowe z historią działań podmiotu X. Czy chce jest pan zainteresowany działaniami? No my tak nie robimy, bo jeżeli kończy z nami współpracę, konto idzie z tobą. Bo następna agencja, która być może będzie robiła to lepiej niż my, jest tych w stanie zobaczyć, co myśmy tam robili. Dlatego u nas w firmie jest taka zasada, że właśnie jeżeli robimy kampanię, to one, jest takie głupie sformułowanie robić jak dla siebie. Nie, swoje robię fatalnie, do klientów są robione lepiej. Natomiast u nas jest robione to w ten sposób, z taką myślą, że jeżeli ktoś po nas te konto zobaczy, to żeby on się nie zaczął śmiać. Typu, że ale tutaj odwalali, bo u nas jest coś takiego, że czasami przejmujemy konto jakiegoś klienta, zaczynamy parskać śmiechem, typu, zobaczcie, jak to było na szybko ustawione, widać, że ktoś po prostu gonił, bo miał 20 klientów naraz czy cokolwiek. I cel jest taki, żeby nikt nie mógł się przyczepić do tego, jak to zostało zrobione pod kątem chociażby włożonych roboczogodzin. Kampania może wyjść albo nie wyjść, to jest zależne od miliarda czynników, szczerze mówiąc. Im dłużej siedzę w tej branży, tym bardziej widzę, od jak wielu to jest zależne. Natomiast chodzi po prostu o to, żeby nie odwalać maniany. I dzięki temu, że jest ta transparentność i klient może zajrzeć, może spytać i może zabrać, to wymusza na tobie jako na agencji, nawet jeżeli nie chciałbyś tak działać, odpowiednio wysoki poziom. Okej, okay, dzięki. A gdybyś mógł jeszcze rozwinąć troszeczkę odpowiedź pod takim kątem. Już jako przedsiębiorca zacząłem współpracować z jakąś firmą, która robi dla mnie działania online, jeżeli chodzi o marketing. I wiesz, nie mam wiedzy odnośnie tego, jak mógłbym zweryfikować ich efektywność i to, czy oni w ogóle wywiązują się ze swoich obowiązków i czy ja w ogóle jako przedsiębiorca mam z tego jakieś korzyści, no bo wiadomo, że te korzyści od razu w pieniądzach do mnie nie wrócą, nie? Mówię od razu nie wrócą w pieniądzach. Jaką moglibyśmy dać radę? Jak sprawdzić, czy masz do czynienia ze specjalistami, którzy robią dobrą robotę? Myślę, że jakkolwiek by to głupio nie zabrzmiało, to byłoby jak największe plątanie się w odpowiedziach na jak najprostsze pytania. O co chodzi? Czyli jeżeli przychodzi do ciebie ktoś i mówi, panie Arturze, czy to się da sprzedać? To ja mówię, że nie wiem. Albo, a czy ta kampania wyjdzie, bo pan ma takich ludzi, państwo mają takie doświadczenie, czy to się sprzeda? Ja mówię, ja dwoje babka wróżyła. Dlatego, że każda okoliczność rynkowa jest zupełnie inna. I to, co w ogóle jest najsmutniejszą częścią mojej pracy, to jest na przykład coś takiego, że możesz mieć pewien zestaw taktyk, które ci działają. I możesz mieć czasami takie sytuacje, gdzie masz na przykład dwie inwestycje deweloperskie obok siebie, tego samego klienta, z którym pracujesz. I to jest po prostu zamiedzą, można powiedzieć. I na jednej inwestycji działają i przynoszą efekty taktyki X, po czym wdrażasz taktyki X do inwestycji numer 2 i wszystko siada. Musisz wdrażać zupełnie innego rodzaju taktyki, dopiero one działają.
później tak na to patrzysz z boku, myślisz, to ja już w ogóle o tym marketingu nie mam pojęcia, czemu tu działają takie, a czemu tu działają jeszcze inne. Więc ta robota jest strasznie mało powtarzalna. Jest pewien repertuar środków, umówmy się, to nie jest fizyka kwantowa, da się to opanować, natomiast później to się jest wyłącznie kombinatoryka elementów. To jest zasada trial and error, to się uda, musisz mieć przygotowanych 30 sposobów, a klient na przykład cierpliwy, żeby pozwolić ci chociaż 20 z tego wykorzystać. Największy problem jest taki, że ja oczywiście rozumiem perspektywę klienta, czyli agencja coś robi, szuka rozwiązania, zakładamy, że to jest ta agencja, która chce to zrobić, i ona go będzie szukać jakiś czas i to może się udać, może się nie udać i po prostu niektórzy zaczną wykonywać nerwowe ruchy i odchodzić od agencji, bo stwierdzą, że agencja robi źle. My mamy obliczone, że u nas takim krytycznym momentem na poziomie współpracy jest etap 3 miesięcy. Jeżeli przez 3 miesiące klient jest albo zadowolony z wyników, albo z drogi, którą wspólnie przechodzimy, to on prawdopodobnie będzie klientem, który stanie się co najmniej klientem 1,5-rocznym. Czyli już naprawdę fajna, długa współpraca, no bo ludzie często rotują agencjami, umówmy się. My mamy klientów po parę lat, no którzy z nami pracują, mamy takich, którzy pracują rok, 9 miesięcy, coś takiego. A jak klient nie dotrwa 3 miesięcy, no to wiadomo, że na przykład albo nie zdążyliśmy wypracować wystarczająco dużego zysku dla niego, żeby stało się uzasadnione koszt, jakim my jesteśmy, albo właśnie ktoś nam nie dał szansy, bo mimo rozmów z nami i przedstawienia jakiegoś planu, pierwsze nasze strzały okazały się niecelne, bo ja nie jestem z takich ludzi, którzy będą udawali, że jego agencja to jest wyłącznie pasmo sukcesów i to nie poszło. Podam na przykładzie. My pracujemy z jednym cateringiem dietetycznym na Wielką Brytanię i wyglądało to w ten sposób, że przez pierwszy miesiąc poszło parę tysięcy funtów i nie sprzedały się tam praktycznie żadna dieta. I teraz myśmy tam wdrożyli wtedy kampanię z 20 rodzajów kampanii facebookowych i takie, co jest what the fuck, nie? W tym momencie. Ale klient mówił, hej, ja widzę, że wy działacie, więc to po prostu jest kwestia czasu, żeby znaleźć metodę. I okazało się, że problemem była strona internetowa. I odkąd wdrożyliśmy kampanię, którą jedynym celem jest zapraszanie ludzi do rozmowy z konsultantem dietetycznym na Messengerze, to dzięki temu aspektowi human touch prawdopodobnie i tego, że ktoś może bardzo szybko dostać odpowiedź na pytania typu, czy jest możliwe wykluczenie jakiegoś dania, tak, albo jakiegoś składnika, albo czy to na pewno jest bezglutenowe i bla, 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 to te diety zaczęły być sprzedawalne. I teraz to, myśmy to pamiętam z okolic chyba jednego czy dwóch miast gdzieś tam przy Birmingham, wyskalowali na całą Anglię i tak sobie już teraz działamy. Więc to właśnie jest to, nie? Czy agencja ma pomysł, ma plan. Na drugim tym wymiarem są jednak jakieś przeszłe doświadczenia, no bo zawsze patrzysz, co ktoś robił. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Wspomniałeś przed chwilą coś takiego, że do was nie ma powrotów. Serio, jeśli klient raz rezygnuje, to już potem nie wraca, czy to po prostu nie może wrócić z tą samą kampanią na przykład tylko? Znaczy, jeden z moich kolega, który pewnie nie chciałby, żebym to powiedział, więc nie powiem konkretnie kto, ma taką zasadę, że jak klient raz odszedł, przychodzi ponownie, dostaje 2 razy mniej za 2 razy większe pieniądze. Natomiast ja nie chciałbym robić takich rzeczy i po prostu wiesz, no sytuacja jest taka, jeżeli ktoś od nas odszedł i rozstał się mało sympatyczny i później wraca i stwierdził, że trawa jednak nie jest zielona po drugiej stronie i on chciałby dalej z nami pracować, ja intuicyjnie, podskórnie może kogoś krzywdzę, ale tak poczuwam się, że tego, że on wpadnie w te same tory, jak już się troszkę sytuacja uspokoi, więc nie chcę. Mamy już innych klientów, poza tym to też wynika z innego faktu. U nas są w tej chwili klienci zakontraktowani do stycznia włącznie. Czyli na ten moment my możemy wpuszczać kampanię prawdopodobnie na luty. Też nie każdy ma spinę, żeby coś takiego czekać. Jeden z klientów, któremu byliśmy gotowi dać ponownie szansę, dostał informację, że no panie, no na ten moment to tak w marcu możemy wrócić do rozmów. Poza tym też są takie kwestie, że staramy się na przykład nie mieć klientów z tej samej branży, bo to jest trochę średnioetyczne w tym momencie. No jest kilka takich zmiennych, które bierzemy pod uwagę. Natomiast no były sytuacje, gdzie musieliśmy się rozstać brzydko, i wtedy rzeczywiście, jeżeli nawet chciałbyś wrócić, przeprosić, no to na sorry, nie będę swoich ludzi stresował. Dla mnie, moi ludzie są najważniejsi. I były wielokrotnie sytuacje, gdzie ja po prostu wypowiadałem komuś umowę z dnia na dzień, właśnie dlatego, jak zachował się dla moich ludzi. Jednym z takich przykładów jest Maja, która rozpoczynając pracę bodajże w kwietniu, dostała pod opiekę pewnego klienta, który też był relatywnie świeżym klientem w firmie. I z tego co wiem, ten klient był dla niej bardzo chamski, ale też chamski w pewnym tego słowa znaczeniu, podczas kola. I Maja, będąc nową pracownicą, nie chciała robić wokół siebie zamieszania, bo nie chciała, pewnie tak czysto ludzko nie chciała, że jestem nowa, robię problemy od razu i tak dalej. Ale pożaliła się komuś w zespole, to do mnie doszło, więc sytuacja wyglądała, scenariusz był trzyaktowy. Pierwszy to był telefon do klienta, dziękuję, wypowiadam umowę, drugi to był mail do niego, a trzeci to był telefon do Maji, że przepraszam ją, że taka sytuacja miała miejsce i upewnię się, żeby się więcej nie powtórzyła. I ja lubię takie akcje robić, nie dlatego, żeby się poczuć ważny, tylko po to, żeby moi ludzie wierzyli, że oni rzeczywiście mogą na mnie liczyć. Jeżeli ja ich zatrudniam, to ja odpowiadam za ich wyniki, ale też ja jestem przekonany, że ich praca jest jakościowa.
Więc jeżeli dzieją się jakieś dziwne rzeczy, to mój kredyt zaufania jest na, po stronie mojego zespołu. Artur, powiedziałeś, że no, taki klient na początku musi się wykazać cierpliwością ze względu na to, że no, trzeba popróbować. Znaczy nie zawsze oczywiście, bo są takie sytuacje, że może z dnia na dzień zrobić wynik. Jasne, natomiast wiem, że oprócz cierpliwości przyda się też świadomość. I pytanie, jak sobie radzicie z uświadamianiem klientów odnośnie tego, jak takie działania w ogóle wyglądają, już kiedy przychodzą efekty, bo wiadomo, jak to przedsiębiorca, nie? Płacę, no i efekty chcę mieć jak najszybciej. Mhm. Czy jedni się dają uświadomić, a drudzy są oporni na tego rodzaju komunikaty? No bo to, co ja staram się bardzo mocno zrobić, to staram się przedstawiać, jak wygląda nasz proces pracy nad czymś takim. My na przykład mamy już powoli, ja nad czymś takim teraz pracuję, jest część mojej pracy, że wypracujemy sobie takie scenariusze pracy nad różnego rodzaju branżami. Czy to nie jest taki, jakby to powiedzieć, liniowy wykres, że zrób krok A, krok 2, krok 3 i tak dalej, ale raczej są to takie pajęczynki, nie? Że jeżeli X to Y, a jeżeli A to B. Czyli jak, co się może zadziać i co mniej więcej powinieneś na którym etapie wystawić. Teraz, jeżeli pojawia się klient i przygotowujesz do niego harmonogram, plan działań, robimy burzę w zespole, ustalamy jakiś kierunek, to w tym momencie, kiedy później jest te wirtualne nasze bądź na żywo spotkanie z takim klientem, to naszym zadaniem jest go przeprowadzić i z komunikatem jest oczywiście jasny. My nie możemy zagwarantować, że to wypali. To na przykład wypaliło, o proszę bardzo, w tych trzech innych sytuacjach, ale tutaj jest to taki sam rachunek prawdopodobieństwa jak wszędzie indziej. Natomiast to jest nasz pomysł na to i tak to po kolei będzie wyglądało. I to się bierze z takich i takich naszych innych dobrych doświadczeń. I teraz albo jesteś to w stanie łyknąć, albo nie. No niestety nie ma na to złotej metody. W sensie nie jesteś w stanie komuś, wiesz, zahipnotyzować, żeby ci zaufał. To jest kwestia też, czym do ciebie klient przyszedł. Zawsze jak jest jakakolwiek rozmowa handlowa, to moje pierwsze pytanie brzmi, czy kiedykolwiek pracował pan z agencją? I teraz, jeżeli ktoś pracował, to jest pytanie follow-upujące, jakie były wady tamtej agencji. To jest cudowne, bo człowiek ci wszystko z góry mówi, jak tak naprawdę chciałby, żebyś z nim pracował. A jeżeli nie pracował, to jest pytanie drugie, jak sobie wyobraża pracę z agencją. Bo na przykład my przygotowujemy taki też dokument, który wysyłamy każdemu klientowi, który zaczyna z nami pracę, jak się z nami pracuje. Na przykład, że nie ma czegoś takiego jak rzeczy z dnia na dzień. No bo nie jesteś jedynym klientem. Możesz się czuć bardzo wyjątkowo, ale nie jesteś jedynym klientem. My w tej chwili mamy 44 chyba dzisiaj podmioty na stałej obsłudze. To tak jest mało, jak na agencję, bo jak do mnie przyszedł gościu robić reklamy AdWords, to on miał pod sobą 30 klientów poprzedniej agencji, a u mnie ma kilku. Więc ma czas, żeby nad tymi kampaniami realnie siedzieć. No ale to oznacza, że mogą być sytuacje, że jak się czymś za późno wyskakujesz, to my nie będziemy teraz swoimi nocami nadrabiali tego, że ty nie możesz poczekać chwili. Natomiast są osoby, które są, mówię uczciwie, oporne na takie komunikaty. To jak to, nie będę miał za godzinę? No nie. No jak chce pan chceć mieć za godzinę, to musisz mieć pan trzech tego typu pracowników na etacie, którzy to zrobią. Powiedz mi tego, czy mógłbym to podsumować takim jednym zdaniem. Dobra agencja marketingowa, jej usługa nie polega na tym, że da ci gotowe rozwiązanie, które świetnie działa, tylko coś takiego dla ciebie wypracuje. Wiesz co, ja bym trochę zrobił segue do innego wątku. W sensie mam wrażenie, że bardzo często agencje są traktowane jak śmieci. Naprawdę, czyli kwestia, agencja nie jest partnerem, agencja jest wykonawcą czyichś pomysłów. I to jest największy problem. W sensie, jeżeli klient do mnie przychodzi, to ja zakładam, że my pracujemy wspólnie na jego dobro. On mi za to płaci, więc ja czuję się do tego zobligowany. Natomiast no, to jest w jego najlepszym interesie. I teraz sytuacja jest tragiczna wówczas, kiedy klient ci właśnie z powodu być może naszego problemu z wypracowaniem sobie zaufania, ja zawsze staram się szukać winy w sobie, taki charakter. Więc albo z tego powodu, albo z dowolnego innego, on nie jest w stanie, jakby to powiedzieć, w pełni oddać tej odpowiedzialności. Natomiast, mimo że na przykład każe ci robić pewne rzeczy po swojemu, mimo że się teoretycznie na tym nie zna, to później jest drugi wymiar tego medalu, którego ja szczerze nienawidzę, czyli jeżeli coś nie idzie w kampanii, to winna jest agencja. Natomiast winne to mogą być nawet plamy na słońcu, bo po pierwsze otoczenie rynkowe, po drugie co się dzieje w tym momencie w kraju czy na świecie, to czy są zaraz dni wolne czy cokolwiek innego, albo drugi wymiar równania, czyli strona internetowa klienta, czy jeszcze trzeci wymiar równania, jeżeli taki jest, czyli jego produkt. Jest takie piękne... Albo serwis, nie? Tak, obsługa. Jest takie piękne powiedzenie w moim świecie, że nic nie zabija złego produktu tak dobrze jak świetny marketing. I to jest prawda, bo przychodzą ludzie i mówią, sprawdzam. Okazuje się, że to, co oferujesz, jest za drogie, jest niefajne, jest gorsze niż konkurencyjne. Możesz tam nad tym tańczyć i skakać, nawet parę osób skusić, na przykład, wiesz, robiąc jakieś krzywe taktyki, gdybyśmy takie robili, ale to jest bardzo krótkoterminowa gra i zabawa się zaraz kończy. Czyli jak masz słaby sklep internetowy,
który nie budzi zaufania, który ma fanpage na 300 lajków, bo został świeżo założony, jakikolwiek budżet w to wpompujesz, to nie będzie zarabiało kokosów od pierwszego dnia. Najpierw musisz przejść bardzo dużą w ogóle fazę budowania ruchu, która będzie weryfikowała, czy właściwie ten model biznesowy, ten produkt jest okej. Z tego na przykład powodu my odmawiamy wprost od razu wszystkim sklepom internetowym, które startują i są w stanie pracować. Ja pracuję ze sklepem internetowym tylko wówczas, jeżeli on po pierwsze robił jakieś kampanie, a po drugie ma transakcje z ruchu organicznego. Bo to oznacza, że produkt jest wyszukiwalny i że model biznesowy jest sprawdzony, ergo ci ludzie rzeczywiście kupują w tym sklepie sami siebie i budzi on zaufanie. Wtedy rzeczywiście my swoimi kampaniami jesteśmy w stanie pracować nad skalą czegoś takiego, albo nad zwiększeniem obrotu, albo nad obniżeniem kosztu pojedynczego zakupu, czy tymi wszystkimi innymi ważnymi wskazówkami. Jak ktoś przychodzi i oczekuje, panie, czy za miesiąc to będzie 100 tysięcy obrotu, ja tu fanpage założyłem, nazywa się właśnie Sukienki Kaśki, nie? No to tak nie działa. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Okej, ja się chciałem na chwilę odwołać do tego przykładu z dietetyką, bo powiedzmy, no kierujecie gdzieś ruch, prawda? Jak tutaj była ta sytuacja, to czy też można u was liczyć na przykład na to, że wskażecie, że sorry, ale no ta strona jest tak z dupy, że cokolwiek byśmy nie zrobili, no to nie pociągniemy dalej do przodu i czy tu też się czymś zajmujecie, czy to jest raczej tylko wskazanie klientowi, to jest B i dopóki tego nie poprawisz, no to my nie mamy w ogóle o czym mówić. No i tu masz dwie drogi. Ja bardzo długo myślałem, że moja agencja będzie zbudowana w ten sposób, że będzie to wysoce wyspecjalizowany zespół od jednego kanału, jakim są kampanie na Facebooku i Instagramie. Natomiast bardzo szybko życie to zweryfikowało, że pojawiały się zapytania, które wymagają trochę więcej. Teraz właśnie dlaczego ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, co ja robię? Bo ja nie wiem, co ja robię. Z bardzo prostego powodu, ponieważ mój obecny problem ze sobą, z moją firmą jest taki, że klient do mnie przychodzi i mówi mi, że on chce, żeby mi tu pan reklamy na Facebooku zrobił. A ja mówię, panie, ale a jakie masz pan przewagi konkurencyjne? A jakie są główne obiekcje klientów i jak je zbijasz? A kto projektował tę stronę, kto wgra tam kody? A czy jakie są podejmowane inne aktywności marketingowe w tym kwartale? A jaki jest maksymalny opłacalny dla pana koszt leada? Jak wygląda marża? I się zaczyna zabawa. Nagle się okazuje, że do tej pory było tak, że my robiliśmy trochę rzeczy, które nie są de facto naszym scope of work, nie powinniśmy tego robić, a klient to traktuje, że to mu się należy. To trochę w sensie praca w tej branży uczy mnie bycia złym. W tym sensie, że kiedyś mówię, dobra, to powinno tak wyglądać, teraz ale chodzi o przekonanie klienta, że on myśli, że ma agencję od Facebooka, płaci ci później za to, że jeszcze widzi, że ten Facebook sprzedaje, ale nie widzi na przykład tego, że wykonujesz całą masę innych działań na poziomie komunikacyjnym, strategicznym, pracy nad stroną właśnie, o czym wspomniałeś, po to, żeby ten finalny cel dowieść. Więc ja musiałem stopniowo i cały czas to robię, dorekrutowywać ludzi o kompetencjach innego rodzaju, w sensie tu marketing automation, tu email marketing. Pracujemy mocno nad tym, żeby każdy w teamie miał, że tak powiem, dwie nogi. Czyli, że jedną taką na przykład bardzo mocną typu działka PPC, AdWords czy Facebook, a oprócz tego każdy ma za zadanie wybrać sobie ścieżkę, w kierunku której chce się rozwijać. Ktoś się zgłosił, że właśnie jara go automation, to chce mocniej poznać, a ktoś na przykład właśnie email marketing, bo to są wszystko rzeczy i kompetencje, których my potrzebujemy i dlatego w końcu mówię, no kurde, ja nie mam wyjścia. Ja się muszę nazwać już taką właśnie sucharem typu agencja od wzrostu biznesu czy inna email marketingowa, bo wtedy rzeczywiście oddaje to, jakkolwiek banalnie by to nie brzmiało, skalę pracy, która jest przed tobą. Bo nie da się wejść, zrobić reklam na Facebooku i przestać. Owszem, inaczej, da się, ale wtedy będziesz miał firmę, gdzie tu wejdziesz, spróbujesz, nie zadziała, znikasz. Wejdziesz, spróbujesz, nie zadziała, znikasz. Będziesz miał bardzo dużą rotację klientów i nieustanną akwizycję kolejnych. W zasadzie uda się albo nie uda, czyli trochę jak SEO, moja ulubiona homeopatia w marketingu. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Artur, słuchaj, to ja mam takie pytanie złożone, dobra? Jakby z trzech, ale to się wszystko... Spoko, ja wiem, że mam tendencję do monologizowania odpowiedzi, za co przepraszam, więc teraz chętnie się zamknę na chwilę. Czy mały przedsiębiorca jest w ogóle w stanie, przy spełnieniu jakichś warunków oczywiście, prowadzić swoje działania online marketingowe oczywiście efektywnie, samodzielnie? Jeżeli twoja odpowiedź jest tak, to... Jak się powinien do tego przygotować i ile czasu mu to zajmie? W sensie nie przygotowywanie się, ale prowadzenie tego miesięcznie. To jest bardzo dobre pytanie, natomiast odpowiedź jest moja ukochana, czyli to zależy. Natomiast kontynuując, ja wiem od czego to zależy, więc na tym nie skończymy. Teraz kwestia jest zależna od tego, jak bardzo skomplikowany jest to biznes. Bo czy wiesz, jeżeli zgłasza się do ciebie fryzjer,
który de facto ma klientów z okolicy paru kilometrów, no, albo myjna samochodowa. Nikt nie będzie jechał 15 kilometrów do myjni, bo ma, nie wiem, złote klamki, nie? Jak się wchodzi. Zawsze będzie to ta kwestia wygody. Czy siłownia, to jest podobna liga. No to wymaga relatywnie skończonego repertuaru działań, gdzie przede wszystkim głównym wyzwaniem nie będzie to, jak dobrać grupę docelową, czy to ma być reklama na Facebooku czy Google, bo to też będzie kilka kanałów, które możesz ruszyć. Natomiast przede wszystkim będzie to kwestia komunikacyjna, czyli praca nad tym, co dla tego właściciela biznesu jest chlebem codziennym, czyli co mnie odróżnia od konkurencji, jaką mam cenę, jakie mamy usługi, jakie są zajęcia. To, co jest po stronie bardziej biznesu niż marketingu, czy niż promocji samej w sobie. Natomiast jeżeli masz do czynienia z czymś takim jak sklep, nie wiem, sklep internetowy, jakaś bardzo wyspecjalizowana działka B2B, właśnie coś z jakiejś hurtowni, na przykład z którym pracujemy, czyli rynek, który jest nasycony, gdzie jest bardzo dużo podmiotów konkurencyjnych, albo gdzie są moje ukochane marketplace'y, czyli przychodzisz i zjadacie Booksy, Booking albo LockMe w tak nawet niszowych działkach jak Escape Roomy, gdzie też już taka era nastała, że jedna strona trzęsie de facto rynkiem. No to wtedy jest orka na ugorze i to nawet po prostu jest kwestia tych roboczych godzin, które musisz włożyć. I o ile reklamę na Facebooku i Instagramie uważam, że spokojnie człowiek jest w stanie opanować w relatywnie krótkim czasie, bo inaczej nie robiłbym szkoleń z tego, gdybym nie uważał, że da się to zrobić w dwa dni. I absolwenci, czy kursanci, którzy skończą te moje szkolenie, przychodzą później i mówią, że mają realnie z tego wyniki, więc to się da zrobić. O tyle inne systemy, czyli na przykład Google, już jest bardziej skomplikowane, bo to jest moje osobiste zdanie. Albo właśnie rzeczy związane z SEO, które są absolutnie nieprzewidywalne. My możemy się z niego trochę naśmiewać, ale po prostu to jest strasznie przerąbana praca. Przychodzi Google, mówi od dzisiaj inaczej i nara. Facebook też tak robi, ale z trochę mniejszą częstotliwością, mam wrażenie. Więc to jest bardziej kwestia tego, na jakim rynku jesteś, czyli jest cała seria pytań biznesowych, na które musiałbyś odpowiedzieć, a później to dopiero jesteś w stanie przełożyć na te systemy marketingowe i na to, nad iloma kanałami musisz pracować. Natomiast rzeczywiście to nie jest robota na pół gwizdka, czyli jeżeli miałbyś temu poświęcać godzinę dziennie, to to ma średnie szanse wypalić. Oczywiście istnieją jakieś możliwości złotych strzałów, że po prostu dwa dni temu miałem tutaj szkolenie w Katowicach, gdzie była dziewczyna, która otworzyła firmę cateringową i kurczę wybiła się na kilku postach, które były de facto konkursami, więc wiesz, wszystko co byś powiedział, że jest złe, ale przez to, że udostępniły to odpowiednie osoby, tudzież szczęście chciało, że trafiła przed oczy, które później zaczęły realizować u niej zlecenia i dalej już poszło, plus sam produkt jest świetny, więc pojawiła się mechanika poleceń kluczowa w tej branży. Więc czasami będzie coś takiego, ale nie jest to replikowalny model. Więc widzisz, no, rzeczywistość jest bardziej skomplikowana niż jesteśmy w stanie to w podcaście omówić. Mhm, ale wiesz co, jakby rozwijając tę myśl, już mówimy o tych takich prostszych biznesach, w którym załóżmy, że ten przedsiębiorca jest w stanie to ogarnąć sam, jak się odpowiednio przygotuje, pójdzie na odpowiednie szkolenie, przeczyta to, co trzeba przeczytać, no i zacznie elastycznie działać, próbować, prawda? No bo na tym to polega. Jest taki moment w każdym biznesie, w którym pewne rzeczy trzeba outsourcować po prostu, bo twój czas tego, co robisz, możesz po prostu podzielić albo na robienie marketingu, albo na obsługę klientów i po prostu oddać marketing komuś innemu. Powiedz mi, przy jakim budżecie, czy w ogóle jesteś w stanie ustalić, mam budżet, dorobiłem się budżetu X, tyle jestem w stanie miesięcznie wydawać na marketing, tak? I to jest moment, w którym już nie muszę tego robić samo, dostanę całkiem dobre usługi marketingowe na zewnątrz. Wiesz, każdy ma prawo wycenić sobie swoje działania jak chce. Ja znam agencje, które robią kampanię za kilkaset złotych, aczkolwiek często są to dziwnie skonstruowane umowy, czyli teoretycznie płacisz kilkaset złotych, ale później się okazuje, że każda grafika czy pierdnięcie w kierunku konta reklamowego już kosztuje realne pieniądze. To się kończy na paru tysiącach miesięcznie. Uważam osobiście, że ktoś, firma tudzież freelancer robiący kampanię poniżej 1000-1500 miesięcznie za samą obsługę, to będzie już krzywe, bo to po prostu nie będzie się spinało pod kątem liczby roboczych godzin, które możesz w to włożyć, żeby to miało realny sens. Właśnie, bo jak do nas przychodzą klienci, jestem człowiekiem szczerym, uczciwym, mogę powiedzieć, u nas taki średnia kwota obsługowa klienta na chwilę obecną to jest około 3-4 tysięcy miesięcznie. Oczywiście są klienci, którzy płacą mniej, bo na przykład zaczynali z nami wcześniej, są klienci, którzy płacą więcej z uwagi na samą skalę tego, ile mają. Ja więc to zawsze jest wyceniane indywidualnie. No bo to jest inwestycja, jakby nie tak, było. Tak, to jest produkt, tak? Mhm. Ja nie wyobrażam sobie za bardzo uproduktowienia mojej agencji, w sensie, że masz tu pan 12 postów, obojętnie na jaki temat za 1000 zł, bo to tak nie działa. Bo na przykład inny research masz, kiedy pracujesz z firmą, która się zajmuje
projektowanie dla architektów, a inny, kiedy robisz restaurację, gdzie jeszcze musisz tam pojechać, zrobić zdjęcia czy cokolwiek. To z architektami to sobie pogadasz i jakieś posty wymyślisz. No więc no, te budżety zawsze są różne. Natomiast no, jest ten taki minimalny próg opłacalności, który zawsze tłumaczymy, że jeżeli ktoś miałby pana kampanię obsługiwać za 500 zł, to ile godzin czyjegoś czasu jesteś w stanie kupić za 500 zł? Kogoś to jest, masz model finanserski, ZUS do zapłacenia za miesiąc chociażby, czy koszty firmowe. No to totalnie się nie spina, więc ten 1000-1500 to jest moim zdaniem absolutne minimum. Jeżeli nie stać się na tyle w skali miesiąca, to sorry, nie wiem, zatrudnij sobie stażystę, idź na jakieś kursy, szukaj innej drogi. Słuchaj, a jakie błędy najczęściej popełniają przedsiębiorcy, którzy walczą z marketingiem online sami? To bardziej byłoby kwestia, jakie błędy popełniają, w jakim kanale. Czy wydaje mi się, że przede wszystkim głównym błędem jest ciśnięcie od razu treści sprzedażowych. Nie oznacza to, że to jest złe, natomiast nie można zapomnieć o innych. Czyli my z uwagi na ten mocny fokus e-commerce'owy będę się do tych przykładów często odwoływał, dobrze? Czyli jesteś w stanie mieć sklep internetowy, który ma na przykład jakąś skalę ruchu. Załóżmy, że to jest kilkanaście tysięcy ludzi miesięcznie albo kilka tysięcy i jest tam jakiś procent ruchu konwertującego. Średnia Polska to jest między 1 a 3% konwersji, czyli masz kilkaset transakcji w skali miesiąca. I teraz to, co sprzedaje najlepiej w każdym kanale marketingowym, to jest remarketing. Czyli taka w ogóle typowa agencja, która próbuje przyciąć klienta, to w ogóle wchodzi, pierwsze co robi, to odpala 50 tysięcy kampanii remarketingowych i nic więcej, bo wie, że w ten sposób szybko wzrośnie obrót w sklepie i klient będzie myślał, że rzeczy są robione dobrze. A potem pojawiamy się my, Calina Biało, i wrzucamy jakieś dziwne kampanie, których jedynym celem jest generować ruch albo aktywność. Natomiast ta robota, ona się zwróci za 3 miesiące. Bo jeżeli nie będziesz cały czas budował nowego ruchu na sklepie osób, które będą się po raz pierwszy stykały z marką, którym trochę zajmie, żeby się przekonać do produktu, czy w ogóle do tej konkretnej firmy, to budzisz się z ręką w nocniku po kilku miesiącach. Więc taki właśnie parcie na błyskawiczną sprzedaż i wynik w tym miesiącu zabija ci długoterminowo to, co możesz osiągnąć, potem trochę to zajmuje, żeby to odbudować. I to jest ta mechanika odnośnie tego początkującego sklepu, który w ogóle w pierwszej chwili nie powinien się skupiać na sprzedaży. Oczywiście wiadomo, że musi się starać sprzedawać, natomiast część budżetu na pewno musi iść na kampanie generujące w ogóle świadomość, znajomość marki, generujące sympatię do produktu, pokazujących przewagi na rynku, czyli rzeczy skomplikowane ponownie. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Słuchaj, czy da się w ogóle prowadzić efektywny marketing bez szeroko zakrojonego planu, wiesz, strategii marketingowej, bo ja mam takie wrażenie, się bardzo często spotykam z przedsiębiorcami, którzy robią taki marketing, powiedziałbym, na chybił trafił, wiesz, coś się uda, coś się nie uda. Nie ma w tym żadnego planu. No oczywiście, że się da. Ja w ogóle uważam, że się doskonale da funkcjonować na rynku w ten sposób, bo nieraz jest tak, że jadę do jakiejś firmy, kurde, wielka siedziba, właśnie te przysłowiowe wręcz złote klamki i oni nawet folderu nie mają dobrze złożonego. I co, jest im to potrzebne? No nie. Ale to jest po prostu, nie wiem, pęd założyciela, który po prostu jest przecinakiem absolutnym, ma drive'a, ma dużą siłę na to wszystko, to wiesz, bez niego by to upadło. To jest na przykład doskonale rozwinięty dział handlowy, który całkowicie zastępuje potrzebę marketingową, bo tam nagadają, sprzedają, czyli po prostu takie, wiesz, typowe B2B, które tej działki nie ma ogarnięte. Pytanie jest inne. Czy gdyby rzeczy marketingowe, takie jakie mogą być zrobione, byłyby poukładane, o ile większy byłby ten wynik? Po prostu. Okej. Okay. To teraz trochę z innej beczki. Bo, zapytaj beczki. Bo bardzo mi się podoba content, który dajesz. Chodzi mi, jakby zajmujesz się content marketingiem i sam ten content dajesz dobry, tak? Ja też się trochę zajmuję, stąd pozwoliłem sobie na ocenę. Natomiast pytanie jest, słuchaj, bo ty tego contentu dajesz bardzo dużo. W sensie ktoś moim zdaniem jest w stanie się wiele rzeczy nauczyć i faktycznie popróbować samemu. I jest takie przekonanie w narodzie, że jak dajesz coś za darmo, to tracisz klientów. I chciałbym się ciebie zapytać, jak ty do tego podchodzisz? Znaczy, można się domyśleć, biorąc pod uwagę, ile tego kontaktu dajesz, ale jakbyś mógł to przedstawić z swojej perspektywy, dlaczego uważasz, że warto? Pierwsza kwestia jest taka, że ja się totalnie nie zgadzam z czymś takim, ponieważ jeżeli ktoś będzie chciał ze mną pracować, to się do mnie zgłosi. Bo mi nie zależy, żeby do mnie przyszedł ktoś, który nie wie, jak coś zrobić. Mi zależy, który przyszedł do mnie ktoś, który ad vocem tego, co powiedziałeś, nie ma na to czasu, albo zwyczajnie tego nie chce. No bo nie musi go jarać, może mieć ważniejsze wyzwania w firmie. Natomiast ja muszę pokazać swoje kompetencje. I teraz bardzo proste zdanie też takich handlów marketingowych zagranicznych brzmi następująco, żeby dać za darmo więcej niż konkurencja daje za pieniądze.
Wtedy pokazujesz siebie, swoje kompetencje. Ja na przykład mam wypuszczone różne materiały, teraz są również w moim kursie płatnym, bo mam ten kurs reklamy na Facebooku swój i to nikomu nie przeszkadza. Na początku się bałem, czy tak będzie, że jednak jesteś w stanie jakąś tam część tego opanować sobie ode mnie albo z innych źródeł. Natomiast jest to też kwestia twojego podejścia, jak to pokazujesz, jak to jest ułożone, więc jest kilka powodów, do których ludzie mogą chcieć wybrać akurat ciebie. Więc nie wydaje mi się, żeby to było jakąkolwiek przeszkodą, a wręcz pokazuje, że coś zrobisz, bo jeżeli znajdują się ludzie, a znajdują się, i to jest mój ukochany rodzaj maili, kiedy wpadają maile do skrzynki, gdzie ktoś pisze po prostu, że coś przeczytał, coś zrobił i dzięki temu ma lepsze wyniki, albo dostał pracę, bo mu to pomogło w przygotowaniu jakiegoś zadania, czy cokolwiek, zadania, przepraszam, czy czegokolwiek innego. I to jest super. Bo to są ludzie, którzy albo ode mnie czegoś nie kupili, ale szepną o mnie dobre słowo. Fama idzie w miasto, jak to mówią. I to też jest okej. Okay. A jak ktoś będzie chciał ze mną działać, to on to widzi, że to ja to umiem robić. My czasami zastanawiamy coś innego, jakie to jest kurna proste. W sensie wystarczy mieć kilkadziesiąt, kilkaset treści na jakiś temat, żeby ludzie uważali, że jesteś w tym dobry. Ja w ogóle zacząłem rozbudowywać swoją stronę w taki sposób, żeby ona właśnie jak najmniej przypominała bloga, a jak najbardziej przypominała serwis kogoś, kto ma agencję, robi coś takiego. Nawet dzisiaj zrobiliśmy zmiany, która w ogóle od razu ma działkę moja agencja, przenosi do agencji. Nawrzucałem tam tych logotypów, case study i tak dalej, bo bardzo długo czułem się źle z czymś takim, że to będzie takie, wiesz, talk is cheap. Że ktoś wejdzie, gościu sobie napisał i co z tego? No ja znam całą masę, nie będę wymieniał z nazwisk, bo aż taki zły nie jestem, ale to łatwo się da sprawdzić, wrzucając w Google Translator ludzi na polskim rynku, którzy jedyne co robią, to różną ten do jednego artykułu z zagranicy i je tłumaczą. I może się czegoś uczą przy okazji, ale no współczuję ich klientom, bo to niekoniecznie musi iść w dobrym kierunku. Natomiast ja staram się, żeby poruszać wyłącznie tematy i jak najczęściej w tym, co robimy, odwoływać się do naszych własnych kampanii. Czyli ten przykład, który podałem z cateringiem, ja wykorzystałem później na konferencji, jest u mnie w jednym artykule na blogu. Jeżeli teraz opublikowałem sobie artykuł o generowaniu leadów na LinkedIn, to wyłącznie dlatego, że robiliśmy ostatnio szereg takich kampanii. Inaczej bym się nie poważył o tym pisać. I wydaje mi się, że to jest też uczciwa droga i że to jest wyczuwalne, bo często się staram odwoływać, że to jest nasza kampania, tu są jakieś screeny, tu są średnie koszty, które uzyskujemy. Im bardziej transparentny jesteś, tym łatwiej ludzie ci zaufają. No i tym bardziej pokazujesz, że rzeczywiście robisz, a nie ściągnąłeś to z jakiegoś e-booka z zagranicy. Wiesz co, swoją drogą, tego kontentu jest coraz więcej na rynku, nie? W sensie coraz więcej jest takiej wartościowej reklamy. Znaczy nie reklamy, tylko takiej promocji, która daje wartość klientom, nie? Tak jak tak. To będzie od razu, tylko przepraszam, wejdę słowo, ale muszę to powiedzieć, bo uważam, że polscy specjaliści są na maksa niedoceniani. A jeżeli ja porównuję, a mam bardzo duży przekrój tego, z uwagi na po prostu same zainteresowanie tą przestrzenią, jakiej jakości treści, również za grube pieniądze, udostępniają topowe, w sensie najbardziej znane, nie topowe pod kątem wykonawczym, nazwiska z zagranicy, kontra to, co pojawia się na polskim rynku u mnie, Franciszka, Piotra Chmielewskiego, całej masy ludzi, którzy właśnie rzeczywiście pokazują jak robić pewne rzeczy. Przykładowo u mnie jest taki artykuł na blogu, który pokazuje, jak robić remarketing po linkach UTM. Coś, czego wiele osób sobie nie zdaje sprawy, czyli że jeżeli masz link UTM, czyli ten link służący zczytywaniu danych w Google Analytics, no to jest fragment linku, więc możesz go zastosować w remarketingu dokładnie tak samo, gdziekolwiek indziej. I to jest coś, do czego doszedłem sam. Opisałem to. Jest to w sumie chyba jedyna publikacja na rynku polskim, przynajmniej w momencie wyjścia, która tego dotyczyła. I z ciekawości zacząłem sobie researchować, czy to jest gdzieś w sieci. I znalazłem wtedy, jak tego szukałem, może jakieś dwa artykuły na jakichś blogach typu 10 strona Google Wita i Żegna. Bo no, ci, którzy są najbardziej rozpoznawalni, są na poziomie Facebook Pixel, jak go zainstalować. Więc uważam, że poziom wartości, jaką jesteś w stanie wyciągnąć bezpłatnie na polskim rynku, jest niesamowicie wysoki, natomiast jest niski poziom dzielenia się tą wiedzą. W sensie właśnie dużo osób chyba wychodzi z założenia, o którym ty mówisz, że może lepiej tego nie powiedzieć, tylko to sprzedawać. A ci Amerykańcy, czy po prostu anglojęzyczna część świata, która takie rzeczy ogarnia, raz na jakiś czas wypluwa z siebie jakiś, wiesz, artykuł na 40 tysięcy znaków, zamiatający wszystko i to później jest tym dowodem na to, że tam za granicą to wszystko jest lepsze. No właśnie, bo widzisz, w kontrze do tego, co teraz powiedziałeś, w kontrze do tego content marketingu szeroko rozumianego, mam wrażenie, że nadal nie brakuje takich chamskich, bezpośrednich reklam, które są zbudowane w oparciu o takie hasło typu patrzcie, jacy jesteśmy super. Nie? I teraz pytanie, czy według ciebie
taka reklama w ogóle jeszcze działa na tak wyedukowane społeczeństwo, jakie mamy dzisiaj? Ale o czym ty mówisz? Jakie wyedukowane społeczeństwo? Czyli mogę powiedzieć o swoim rynku w zakresie takich reklam, tak? Ja też mam reklamy, których głównym przekazem jest, hej, jest szkolenie, przyjdź i się zapisz, no bo to jest ostatni etap pleka w tym momencie i masz tylko kilka cech tego szkolenia. Natomiast ja miałem taką sytuację mniej więcej pół roku temu, gdzie byłem zaproszony na taką dużą konferencję, gdzie występowali najlepsi prelegenci poprzednich edycji tej konferencji. I mniej więcej rok temu zauważyłem coś takiego u siebie, że mi się przestało chcieć mówić o prostych rzeczach. I szukałem coraz bardziej skomplikowanych tematów, które mogłem poruszać. To jakieś wykluczanie, a to jakieś dziwne rzeczy, bo wychodziłem, to jest taka klątwa wiedzy, nie? Czyli nie zdajesz sobie sprawy z tego, ile wiesz, kontra to, ile ludzie mogą wiedzieć i szczególnie przyjąć w ciągu krótkiego wystąpienia. Jutro mam wystąpienie, mam godzinę, więc będę mógł się wreszcie wyżyć lepiej niż przy takich standardowych 20-minutówkach. Natomiast do brzegu. Chodzi o to, że po prostu miałem to wystąpienie, gdzie robiłem jakąś bardzo skomplikowaną strukturę kampanii, taką typu zapisz i wdróż, i patrzyłem po prostu po ludziach i czułem, jak mi peron odjeżdża. Że po prostu to już było za wysoko. W sensie, to nie, że jestem młody, jestem taki zajebiście mądry, nie? Tylko w sensie, to było zbyt skomplikowane na coś takiego. I zawsze dla mnie, bo ja to kocham szkolenia, dla mnie szkolenia są cudownym miejscem, żeby zobaczyć, jak realnie wygląda świadomość rynku. Bo tu nie chodzi oczywiście o to, że ktoś jest głupi, czy czegoś nie wie, nie? Tylko po prostu, no, on tego nie wie, bo tego nie wie, bo to przychodzi na szkolenie, zajmuje się innymi rzeczami i w nich jest mądry. I tam się regularnie pojawiają dokładnie te same proste pytania, z którymi ludzie dalej mają problem, więc potrzebują reklam, czy treści, ad vocem tego, co mówiłeś wcześniej, na tym prostszym poziomie właśnie. Ja na przykład miałem taką sytuację, że jedna osoba na szkoleniu zadała mi pytanie, czy jeżeli kliknie kup teraz w reklamie, to czy kupuje od razu? Ja tak w pierwszej chwili takie świerszczenie, jak w filmie, taka cisza, typu, że ale hello, że ale że co? No ale jak, kurna, no, po prostu na stronę wchodzisz, nie? W domyśle gościu, czyli gorzej, nie? Po czym myślę, ej, ale ziomek ma rację. No bo jeżeli ja na Allegro klikam kup teraz, to kupuję. Jak klikam w sklepie, to zamawiam z obowiązkiem zapłaty czy whatever. Więc rzeczywiście może być tak, że to w ten, że część ludzi może to hamować. I to na przykład sprawiło, że wdrożyliśmy w firmie eksperyment, którym porównywaliśmy skuteczność przycisków. Więcej informacji, ten domyślny kontra ten kup teraz. I okazało się, że ten domyślny generuje więcej klików za mniejsze pieniądze, więc w takich na przykład kampaniach pierwszych etapów jest doskonalszą opcją. I ja to oczywiście po czasie rozumiem, bo to każda zagadka jest prosta, kiedy się zna rozwiązanie. Dlatego, że to po prostu jest mniej obligujące. To ci nie mówi, że coś musisz zrobić, tylko a to sobie, ja sobie takie pooglądam w tym momencie i to jest okej. Okay. Ale nie wpadłbym na to, gdyby mi się nie pojawiła osoba, która mi wytknęła coś takiego. I tak się okazało, że hej, obok myślenia nad grupą docelową, obok myślenia nad tym, jak ma wyglądać kreacja, dochodzi mi trzeci wymiar myślenia. Jaka jest mechanika reklamy? Czy ona jest zrozumiała dla grupy docelowej? Czy ludzie to skumają? Są takie reklamy, właśnie nazywają się pozyskiwanie kontaktów. I to jest tak, że po kliknięciu formularz automatycznie wypełnia się twoimi danymi. To jest zrozumiałe dla większości populacji, a dla niektórych podmiotów nie. My, prowadząc kampanię dla firm, które pozyskują opiekunki osób starszych, musieliśmy we wszystkich reklamach bardzo dokładnie pisać, typu popatrz, Grażynko, jak klikniesz, to jest taki formularz, on się sam wypełni, jak klikniesz dalej, nic się nie stanie i jutro do ciebie zadzwoni pani, teraz z tobą porozmawia. Dopóki takiego komunikatu nie było, to ludzie klikali i nie kończyli tych formularzy. Prawdopodobnie się bali, że może ktoś ich okradnie, może to jakiś włam właśnie, może jest milionowym klientem, dostanie bon z Biedronki. I jest wiele takich rzeczy, wiecie, ja jestem w tej branży niby tyle lat i codziennie to mam taką właśnie fazę kryzysu, że siedzę i mówię, Boże, nie no, ja te wszystkie lata tych ludzi oszukuję, bo mi się wydawało, że ja coś wiem, a teraz się okazuje, że wypada coś i ja się czuję tak totalnie głupi, jakbym dopiero zaczynał. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. No to ja mam jeszcze jedno pytanie. Powiedz mi, bo bardzo dużo się mówi o marketingu na Facebooku. Mhm. Mniej mam wrażenie na Instagramie. Mhm. I czy mógłbyś przybliżyć, jak różni się mechanika czy sposób robienia promocji na Facebooku i na Instagramie? I czy są w ogóle jakieś branże, które lepiej chodzą na Facebooku niż na Instagramie i odwrotnie? Czy każdy powinien prowadzić działania już i tu, i tu? Znaczy każdy de facto prowadzi, czasami nawet jeśli tego nie wie, bo jeżeli klikasz przycisk promuj post, on z domysłu reklamuje się ci również na Instagramie. W sensie pytanie, które zadałeś, należałoby trochę rozbić, ponieważ możemy podzielić działalność promocyjną na działalność komunikacyjną, czyli prowadzenie profilu, oraz działalność stricte reklamową, czyli tę moją ulubioną. W zakresie działalności komunikacyjnej jest cały szereg różnic, który wynika z samej mechaniki tych portali, czyli wiesz, tutaj są hasztagi, tam hasztagi nie działają.
na Facebooku i tak dalej. Natomiast pod kątem samej mechaniki reklamowej, to jest dokładnie ten sam panel, z którego to reklamę puszczasz i jedyną różnicą jest to, że albo zaznaczasz, że ma to iść na Instagramie, albo nie. Do tego Facebook bardzo mocno unifikuje już w tej chwili formaty reklamowe i wygląd tych reklam między Facebookiem i Instagramem. Jest tak, jak kiedyś powiedzmy były takie poziome grafiki na Facebooku, a kwadratowe na Instagramie, to od niedawna one wyglądają dokładnie tak samo, w sensie są to te same wymiary, więc puszczasz te same kreacje. Tak naprawdę jedyną sytuacją, w którym ja widzę uzasadnienie, żeby puszczać inną kreację na Instagramie niż na Facebooku, to są albo specyficzne branże typu biżuteria, moda, kosmetyki, czy takie, które wiecie, na Instagramie mają bardzo piękne zdjęcia, albo kampanie na Instagram Stories, które są fajne i wszystkim polecam w ogóle, jak ktoś słucha i potrzebuje prostych tipów, bo ludzie takie lubią. Wdróżcie sobie kampanie, które są osobnymi kampaniami wyłącznie na Insta Stories, mają dedykowaną kreację reklamową i patrzcie, jak pięknie koszty spadają, bo my w tej chwili mamy kampanie, które z poziomu 60 groszy za wejście na stronę mają poziom 2 do 7. I to w wielu branżach i właśnie na mechanice Instagram Stories, więc taki quick tip, jak ktoś ma ochotę coś sobie wdrożyć po odcinku. Natomiast no to tak wracam, a na głównej zasadzie, no to w większości wypadków jest to po prostu zunifikowane i nie musisz się tym aż tak przejmować. Ja niedawno wydałem książkę, ona nosi tytuł Skuteczna reklama na Facebooku, a de facto powinna mieć tytuł Skuteczna reklama na Facebooku i na Instagramie. Ja jestem frajerem, że tego nie zrobiłem, bo będzie się teraz gorzej sprzedawać i mi pieniądze uciekają. Natomiast no, jesteś w stanie wziąć te rzeczy i wdrożyć, bo to też robią ludzie, którzy do mnie przychodzą na szkolenia właśnie w tym systemie. Ja często mam osoby, które na przykład przychodzą, bo mają blogi, albo mają właśnie Instagramy bardzo popularne, albo biznes zbudowany na Instagramie. I czasami są to influencerzy, którzy wydają, to mnie zawsze bawi, na przykład 10-krotnie większe pieniądze niż biznesy. Bo ktoś ma firmę B2B, jest hurtownikiem, napina się i ma 5000 budżetu na marketing, a przychodzi taki Instagramer z kampanią książki i ma na to 50000 miesięcznie na przykład. Więc to jest taka różnica, zawsze mi to pokazuje, że jakie to są w ogóle olbrzymie pieniądze, które siedzą w tej działce influencerskiej. To jeszcze tak dodam jedno medium społecznościowe. Powiedz mi... TikTok. Nie. Uff. LinkedIn. Powiedz mi, czy... Ty też jakby popierasz tą taką, takie popularne powiedzenie, że biznes B2B wybieramy promocję na LinkedInie, biznes B2C na Facebooku. Czy to jest jednak trochę bardziej skomplikowane? Znaczy, nie podoba mi się słowo wybieramy, bo ja nigdy nie lubię, znaczy, tak jak mówiliśmy w kontekście rozwoju mojej firmy, że musiałem odpalać kolejne działy albo rozbudowywać kompetencje pracowników, bo my w tej chwili realizujemy kampanię też na Twitterze na przykład, czyli takich już naprawdę niszowych portalach, można powiedzieć. Na TikToku nic nie mamy, jakby co i nie planujemy mieć, a może nas sytuacja zmusi. Natomiast zawsze musisz mieć ten cały ekosystem marketingowy i na pytanie, czy warto być w jakimś kanale, ja zawsze mówię, remarketing nie zaszkodzi. A każdy z kanałów swój remarketing może odpalić, bo każdy ma swoje tagi dedykowane do tego. Realizowaliśmy zarówno kampanię B2B, jak i B2C na LinkedInie i te koszty są coraz ciekawsze. One są nieproporcjonalnie wyższe do zasięgów, które możesz uzyskać, bo to są średnio, myślę, 3 do 5 razy droższe kliknięcia niż na Facebooku w większości branż, więc to zabija połowę ludzi, która mogłaby tam wejść. Natomiast możliwości targetowania są bardzo dobre, więc jeżeli zależy nam rzeczywiście na konkretnych branżach, no to na Facebooku o to ciężko. Bo ja bym powiedział, że na Facebooku i Instagramie targetowanie odbywa się bardziej przez content, czyli pokazujesz ludziom rzeczy, które tylko ktoś tak absolutnie niszowy będzie chciał obejrzeć i jak on w to kliknął, no to później bach, remarketing masz to. Najpierw sobie poczytałeś, jakie są rodzaje cegieł, a teraz masz reklamę typu kup pan cegłę. Natomiast na LinkedInie z uwagi na to, co możesz sobie wyklikać w zakresie wielkości firmy, stanowisk, branż, jesteś w stanie od razu dotrzeć się do tej grupy i pokazać odpowiednim oczom swoje rozwiązanie. I też widzę pod kątem organicznym, że po prostu bardzo mało ludzi tworzy treści na LinkedInie. Ja sobie teraz robię taką zabawkę, oczywiście jest to dowód anegdotyczny, ale publikuję mniej więcej podobne wpisy i na LinkedInie, na fejsie. Mam tendencję do rozpisywania się, tak samo jak jestem gadatliwy, więc muszę zawsze ścinać wszystko na potrzeby LinkedIna, ale te zasięgi są, kurde, 3-4-krotnie wyższe i osoby generują bardzo wysokie zaangażowanie i komentarze i właśnie w grupie biznesowej, więc to jest fajne. Generalnie polecam. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Poruszyłeś temat targetowania. Pytanie, jaka jest twoja wiedza na ten temat i w drugą stronę opinia. Mamy lookalike'i, tak, na Facebooku. Czy to działa?
A jak tak, to w jaki sposób możemy to wykorzystywać i podczas jakich kampanii? Mhm. Znaczy, jakby to nie był podcast, to właśnie powód, dla którego ja jeszcze nie mam podcastu, choć pewnie będę miał, to dlatego, że pewnych rzeczy nie jestem w stanie w podcaście zwyczajnie pokazać. Teraz gdybym miał swoją piękną prezentację, od której zaczynam drugi dzień szkolenia dla zaawansowanych, to bym ci pokazał screeny z kilku kampanii. Jedna z tych kampanii to byłyby kampanie typu osoby, które były na stronie 5 razy na konkretnych rzeczach i dodały produkty do koszyka o wartości X. Jeśli takie mega niszowe, to są jestem bardziej kojarzone z Facebookiem, takie wycyckane grupy. A obok bym ci pokazał kampanię sprzedającą równie dobrze, czyli nadającą obrót na poziomie 10-krotnym, które mają targetowanie całe, zaznaczam, cała Polska, wszyscy Polacy, 18-65 pod kątem wieku. I człowiek, który przychodzi na takie szkolenie, patrzy na to, a ja jako człowiek uczciwy z natury mu to pokazuję na dzień dobry, teraz mówię, nie ma dobrej drogi. Czyli pytanie o lookalike'a jest pytaniem mega skomplikowanym. W sensie ja ci odpowiem na dwa sposoby. Na prosty i skomplikowany. I teraz na sposób prosty to jest super. W sensie możesz sobie wziąć osoby, które na przykład były u ciebie na stronie, były na konkretnych zakładkach, a jak wiadomo, jak ktoś już przeglądał ofertę na przykład 3 razy, no to on już tam przypadkiem nie wparował raczej. A które coś u ciebie kupiły, które masz w bazie newsletterowej, które masz w bazie telefonicznej. Czyli no generalnie to ci pozwala o 100-krotnie udoskonalić swoje targetowanie, ponieważ Facebook wyciąga 1% najbardziej podobnych ludzi z całej Polski do twojej grupy wyjściowej, a ty następnie możesz sobie z tym zrobić, co ci się żywnie podoba, czyli wybrać sobie z tego tylko Krakusów na przykład i tylko pijanych Angoli w weekend, nie? Na podstawie wszystkich, którzy kupowali u ciebie piwo. I to jest ta podstawowa mechanika, ona jest fajna. Natomiast to, przed czym ja zawsze przestrzegam ludzi, to samo będę mówił jutro na konferencji, to jest przed przekomplikowywaniem konta reklamowego. Bo bardzo łatwo jest się zachłysnąć wszystkimi opcjami, które Facebook daje, czy Instagram, i w rezultacie stworzyć sobie konto, które ma 50 kampanii, a potrzebuje 5. A powiem tak, jestem bardzo często proszony obok w ogóle mojej działalności firmowej o audyty kont. To są audyty kont, które wydają już setki tysięcy złotych w skali miesiąca, więc tam jest się czym bawić. No jak się wparowujesz, to masz roboty na parę dni. I to, co mogę powiedzieć z zamkniętymi oczami, że każdemu kontu reklamowemu, który wydaje powyżej 100 koła miesięcznie, jest absolutnie niezbędne, to jest tak zwana struktura wykluczeń. Czyli pewnym problemem Facebooka i na Instagrama jest to, że to są ciągle ci sami ludzie pod różnymi nazwami. Maksymalnie upraszczając sprawę, ludzie podobni do osób, które mnie czytają, to jest grupa pierwsza. A druga grupa to są na przykład ludzie, którzy według Facebooka są zainteresowani marketingiem w mediach społecznościowych. I teraz dopóki ty Facebookowi nie powiesz, że ty nie chcesz mieć części wspólnej tego zbioru w swojej grupie docelowej, to ona tam będzie. Czyli możesz mieć teoretycznie 2 kampanie i teoretycznie różnych ludzi z samej nazwy, ale w praktyce, to się da sprawdzić w systemie, to są na przykład w 3/4, 90% ci sami ludzie. Ja podam na przykładzie, bo to znam na pamięć, że ludzie podobni do czytających mnie, to jest 180 tysięcy Polaków. Jeżeli wytniesz z tego osoby zainteresowane marketingiem w mediach społecznościowych, czyli zupełnie inną metodę targetowania według Facebooka, zostaje ci 7 tysięcy osób. Bo Facebook zrobił rzecz bardzo logiczną. Sprawdził, jakie zainteresowania spełniają czytelnicy Jabłońskiego. Interesują się marketingiem mediów społecznościowych. No to dawaj. A ty na żadnym etapie targetowania tego nie mówisz. Więc jest takich, wiesz, wiele technicznych rzeczy, które właśnie, to jest mój problem, widzisz, czyli skomplikowana odpowiedź na proste pytanie, czyli odwrotność Grzesiaka. Bo no nie jestem w stanie inaczej ci odpowiedzieć, niż właśnie uczciwie, że to wygląda troszkę inaczej, niż sam system to prezentuje. Mój ukochany wałek facebookowy polega na tym, że w grupie podobnej zawiera się grupa wyjściowa. I to jest w ogóle mind blowing i to jest, można bardzo brzydkie określenia znaleźć na to, co Facebook w tym momencie z ludźmi robi, no bo grupa podobna z definicji powinna być zbiorem odrębnym, a natomiast możesz sobie ustawić 2 kampanie, jedną na grupę podobną do swojego remarketingu i drugą na swój remarketing i to będą ci sami ludzie w 1/4 na przykład. No, więc świat nie jest prosty. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. To jakbyśmy skomentowali jeszcze jakby słowo komentarza od ciebie odnośnie zniknięcia ilości lajków na Instagramie, bo to jest w miarę nowe teraz i niektórym jeszcze nie poznikało, a to będzie jakaś znacząca zmiana do tych influencerów, z którymi też współpracujesz i masz na szkoleniach, co widziałeś? Znaczy, to ponownie są dwa sposoby patrzenia na to. Czyli pierwszy sposób jest taki, że już pamiętam taką akcję, czyli Facebook swego czasu, niestety nie jestem w stanie przypomnieć, kto dokładnie ukrył liczbę lajków na stronie i ona wróciła po protestach. Przypomnijcie sobie... Chyba był w Estonii właśnie, a propos tego, co mówiliśmy.
Możliwe. Przypomnijcie sobie, jak kiedyś wyglądał profil na Facebooku. Liczba fanów była bardzo mocno wyeksponowana. Dzisiaj to jest mała tam liczba gdzieś tam z boku, taka sama jak statystyka. I to jest ten pierwszy wymiar, czyli ja nie jestem przekonany, bym miał obstawiać, że to rzeczywiście wejdzie na fulla. Uważam, że ludzie tego potrzebują. Bo to jest zwykła psychologia, mechanika dowodu społecznego. To jest potrzebne odbiorcom. Natomiast być może specyfika Instagrama i to, jakie to też ma konsekwencje dla zdrowia psychicznego wielu osób, w tym mnie. Ja nienawidzę Instagrama, bo tam są wszyscy są piękniejsi ode mnie, bo ja mam właśnie taką typowo podcastową urodę. Więc to mnie, zamiast to się denerwuje ten Instagram. Więc może to z uwagi na moje i innych zdrowie psychiczne skończy się tak, a nie inaczej. Ale drugi wymiar to jest taki, że kiedy przychodzą do mnie ludzie na szkolenia, to jedno z pierwszych pytań, jakie pada, to jest pytanie, jakie są najważniejsze wskaźniki na Facebooku, Instagramie, gdzieś tam. I odpowiedzi są różne. Komentarze, udostępnienia, sprzedaż, coś tam, jakoś sprzedaż, to już dobrze. A ja mówię zasięg i częstotliwość. To są dwie metryki obecne w każdym kanale marketingowym. Czyli musisz mieć kupę luda, który cię widzi i oni muszą cię często widzieć, żeby o tobie zapamiętywali, bo to się przekłada na zapamiętywalność, która się przekłada na wspomaganą i niewspomaganą świadomość marki jako taką, a to się z kolei przekłada na przekonanie o czyjejś wartości, cenę, którą możesz dyktować, czy właśnie decyzje zakupowe. Czyli świat jest skomplikowany. Więc to może się okazać, wracając do twojego wątku, że to nie będzie tak duża realnie strata, bo to jednak dalej będą osoby, które będą się pojawiały w czyichś feedach i będą uważane za znaczące czy wartościowe. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Bardzo mi się spodobała jedna rzecz, przeglądając, dokonując researchu twojej osoby. Czyli stalkingu. Tak, spójrzmy prawdzie w oczy. Jest taki efekt, o którym mówiłeś, który dotyczy 90% naszego społeczeństwa. Wiesz, o czym mówię? Nie. Efekt wow, którego wszyscy oczekują? Nie, to poruszyłeś raczej 2% tego społeczeństwa. Ja mówię o efekcie Dunninga-Krugera. Mhm, o tak. Powiem ci szczerze, że słyszałem o nim, ale tak naprawdę przypomniałeś mi ty. I to jest genialne. W jakim kontekście u ciebie pojawiło się to? Znaczy, ja kiedyś miałem wystąpienie miałem występować obok Jacka Walkiewicza, którego może kojarzycie. On jest tym gościem od takiego słynnego wystąpienia na TEDxie. Bardzo fajne. Koniecznie polecam obejrzeć, jak ktoś nie kojarzy. No to było takie mocno inspiracyjne wystąpienie. Ja zostałem poproszony, żeby razem z nim występować wtedy. I była chyba jeszcze Dorota Wellman. Ja tak mówię, kurde, wsiadam, nie wiem, z jakimś Facebookiem, bo tych ludzi zabiję w ogóle, nie? O czym ja mogę ciekawym powiedzieć? I ponownie, z uwagi na swoją raczej szczerość, jeszcze z pewnymi rzeczami nie kryję, to udało mi się ustalić, że istnieje coś takiego jak syndrom oszusta. Pamiętajcie, że dzisiaj o tym jest co drugim poście na LinkedInie, ale ja to wystąpienie miałem 7 lat temu, nie? Czy tam 6 lat temu. I mówię, kurde, ja o tym powiem. I czyżmy jest syndrom oszusta? Syndrom oszusta jest takim przekonaniem, że, no to ja cały czas mam, że świat tylko czeka, żeby odkryć, jak jesteś słaby w tym, co robisz. Że tutaj pojawia się kolejna kampania i zaraz coś odkryje, że zaraz ona się nie wyjdzie i to wszystkim udowodni, że ty się na tym kurwa nie znasz, nie? Albo zaraz coś przyjdzie, wytnie ci jakiś błąd i to przed wszystkimi odsłoni, że oni są lepsi od ciebie. Czy taka trochę mechanika też, wiecie, patrzysz na Instagrama, tam wszyscy prowadzą wspaniałe życie, nie? A ty siedzisz przed kompem w gaciach i robisz targety i nie było się kiedy umyć, nie? Na przykład. Witamy w świecie pracy zdalnej. W takiej prawdziwej. Nie, myjemy się jak coś, to dementuję, bo będą wszyscy krzyczeli. Ale to jest pomysł, żebyś prowadził Instagrama w taki sposób właśnie, że wiesz, jedno zdjęcie leci to, co jest nad stołem, co nie? To, co wszyscy widzą na konferencjach, fajna kamizelka, może nie a drugie pod daleka, nie. Na sobie. Czy ja w domu też siedzę w kamizelce? Daleka. Czy tylko dla tak zwanych bliskich znajomych w zielonym kółeczku będą foty z bliska. Natomiast i właśnie podczas researchu do syndromu oszusta znalazłem, że to jest de facto ostatnie stadium efektu Dunninga-Krugera, który jest czymś, co przechodzi chyba każdy z nas, co w wielkim skrócie polega na tym, unikając mądrych nazw, że wchodząc w jakąś branżę, bardzo szybko opanowujesz pewne rzeczy i wydaje ci się to proste. Dopiero i myślisz sobie, kurde, wszyscy ludzie, co oni w ogóle, za co oni pieniądze biorą, wiesz, to jest takie łatwe, a potem dostajesz trzy strzały, lepy na ryj, jak to się u mnie na osiedlu mówiło, bo się wychowywałem w ciekawym miejscu, więc dostajesz trzy lepy na ryj od życia, które ci pokazują, że to jednak jest dużo trudniejsze, niż ci się wydawało. Czyli to ma bezpośredni związek z czymś, co się z kolei nazywa fachowo krzywą uczenia się. To jest coś, co też tłumaczę ludziom na szkoleniu, jak przychodzą do mnie na 2 dni, gdzie pierwszy jest podstawowy, drugi zaawansowany. To nie jest przypadek, że jest bardzo mało na rynku szkoleń,
zadań, które mają zaawansowane w tytule, bo bardzo ciężko jest stwierdzić, od którego momentu ktoś jest realnie zaawansowaną osobą w danej rzeczy. Czy jak ktoś kuma lookalike'i, to jest zaawansowany, czy nie. Mógł je wykorzystywać, ale tylko na podstawowym poziomie. Czy jak ktoś wie, czym są wykluczenia, ale nie umie dobierać zainteresowań, jest zaawansowany, czy nie. Czyli schemat jest taki, wracając do tego podstawowego wykresu, że początek edukacji, ścieżka jest bardzo liniowa. Wszystko dla ciebie nowe, uczysz się bardzo szybko, no bo wszystko jest w tym momencie nowe, więc bardzo szybko doskakujesz do poziomu X. I w kontekście moich szkoleń facebookowych to jest taki poziom, który właśnie dobry, solidny poziom reklamy na fejsie, który możesz opanować pierwszego dnia i świat jest piękny. Tak trzeba działać, tak trzeba zrobić, takie są opcje targetowania, w ogóle zajebiście. A potem przychodzisz na drugi dzień, gdzie ci od pierwszej godziny pokazuje, że to wszystko to jest tak naprawdę nieprawda. Znaczy inaczej, że to może zadziałać, ale jest jeszcze wiele rzeczy, czy których nie wiesz, a które mogą się okazać w trakcie dla ciebie kluczowe, albo ci te kampanie totalnie wyłożyć. I wtedy się okazuje, że to tak jest 50-50. Bo rzeczy, które pokazuję pierwszego dnia, to jest 4-5 skuteczności. Rzeczy drugiego dnia okazuje się, że to jest 5-5. Czyli to jest właśnie ta faza trial and error. I to jest ten dół efektu Dunninga Krugera. Gdzie dostajesz strzał, okazuje się, kurde, to jednak jest bardziej skomplikowane. I potem od tego odchodząc, zaczynasz mieć coraz wyższy poziom, natomiast on nigdy nie wraca do poziomu pewności siebie według tego wykresu, jaki miałeś na początku, bo na początku byłeś po prostu bucem, któremu się wydawało, że pozjadał wszystkie rozumy, a teraz masz w sobie tę pokorę, która wynika z doświadczenia, czyli że nie, jest pewnie jeszcze wiele rzeczy, które tak naprawdę zmieniłyby obraz wszystkiego, co robię, a dowodem tego, co mówiliśmy o mechanice reklamy na przykład, która też okazała się rzeczą, która trafiła do mnie niedawno, a robi teraz dużą robotę w wielu kampaniach i od tego też zaczynamy jakieś zebranie. Czy tu na pewno mechanika jest właściwa? Choć kiedyś takie pytanie w ogóle by nie padło. Jeszcze jedna ciekawa rzecz. Ona kilkukrotnie pojawiła się dzisiaj. Wykluczanie. Jakbyś mógł szerzej powiedzieć, na czym polega wykluczanie? Opowiedziałeś, że wykluczanie to nowe targetowanie. I dałeś taki przykład podczas jednej z konferencji. Usuńmy ze znajomych zboczeńców, którzy lubią pizzę z ananasem. Doskonale. Ja, wiesz, wysłuchałem sobie twojego tego wystąpienia. Usunąłem Mariusza ze znajomych na Facebooku. Sorry, już masz wyjaśnienie, bo pytałeś mnie, dlaczego cię usunąłem. Ale powiedz, jakbyś mógł trochę więcej powiedzieć o tym. O wykluczeniu. No rzecz jest niesamowicie logiczna, kiedy się nad nią zastanowisz, a bardzo sprytnie ukryta w mechanice facebookowej. Moim zdaniem to jest taki klasyczny dark pattern, czyli coś, jak się nazywa projektowanie wbrew użytkownikowi, żeby on się wymsknął, żeby mu się nie poszło, czyli jak ktoś kiedykolwiek próbował nie kupić miejsc w Ryanairze, to wie, jak to działa. Czyli nie masz przycisku pomiń kupowanie miejsc, tylko masz potwierdź. Dopiero jak klikniesz potwierdź, to się okazuje, że nie musisz kupować miejsc i możesz sobie przejść dalej małym przyciskiem gdzieś tam, nie? To jest takie trochę projektowanie wbrew użytkownikowi, żeby on się wyrżnął po drodze. Z punktu widzenia Facebooka nie byłoby żadnego problemu, żebyś na przykład wybierając jakieś zainteresowanie miał wyłącznie ludzi, dla których jest to zainteresowanie główne. Albo gdybyś odpalając kolejną reklamę dostawał na przykład komunikat, uważaj, w grupie, którą chcesz użyć, zawiera się część grupy, którą używasz w innej reklamie. Szczerze, mega proste do przygotowania, ale nikomu na tym nie zależy. Nie wiem dlaczego, może jest to kwestia pieniędzy, może pewnych rzeczy, które ja jeszcze nie rozumiem, które wynikają z działania algorytmu, bo cały czas jeszcze ten świat jest dla mnie mimo wszystko nowy. Natomiast, żeby to było zrozumiałe, chodzi po prostu o to, że należy sobie uświadomić jedną rzecz. Ludzie na Facebooku, Instagramie według tych systemów wpadają w wiele zainteresowań jednocześnie. Natomiast my, wyklikując reklamę, wybieramy zazwyczaj, nie wiem, 2-3 per zestaw reklam, czyli per tę jedną grupę. Więc jeżeli wybieramy sobie jedną, taki trójpak i drugi odrębny trójpak, 3 inne zainteresowania, na przykład w jednym rzeczy związane z polityką, drugim ze sportem, to nasze założenie z tyłu głowy jest takie, że są to zbiory odrębne. Natomiast tak nie chyba jest. Chyba, że chodzi o Witolda Bańkę. Być może. Natomiast tak nie jest, bo ktoś, kto się interesuje, nie wiem, Jarosławem Kaczyńskim, może się interesować krykietem według Facebooka, bo wiemy, że te też mechanizmy nie są do końca doskonałe. I teraz, jeżeli my nie damy systemowi znać, że on ma nie uwzględniać w poszczególnych zbiorach osób, które są w drugim zbiorze, do czego służy właśnie mechanika zwana wykluczaniem grup docelowych, to on z domysłu będzie miał te same osoby w grupie. Teraz to brzmi jak skomplikowany problem pierwszego świata, natomiast on ma daleko idące reperkusje, ponieważ twoje zasięgi są mniejsze, bo obracasz się cały czas w tej samej grupie, a dodatkowo jesteś też penalizowany, ergo karany, czyli po prostu masz wyższe stawki reklamowe, ponieważ tego typu systemy to systemy aukcyjne, w których możesz się bić z innymi, ale możesz się też bić z samym sobą. Jeżeli masz te same grupy docelowe w różnych zestawach reklam,
to bijesz się sam ze sobą. Jest to sytuacja, która jest średnio możliwa w Google, no bo w Google, jeżeli widzisz, że masz dwa te same słowa kluczowe w różnych grupach swoich reklam, to jesteś to w stanie szybko wykryć, a użytkownik w jednym momencie może wpisać tylko jedno słowo kluczowe, tudzież frazę. Nie da się naraz odpalić dwóch, nie? A na Facebooku możesz być naraz w dwóch totalnie odmiennych od siebie grupach docelowych, ale z punktu widzenia systemu wykorzystywanych przez ciebie jednocześnie. No jeśli chodzi jeszcze o wykluczenie, to również możemy wykluczać klientów już obecnych w przypadku niektórych biznesów, nie? No bo oczywiście jeśli ktoś sprzedaje coś, nazwijmy to, nie w jakimś abonamencie, w SaaSie, no to to wykluczenie jest zbędne, ale w innych przypadkach, no po co trafiać do klientów, których już mamy? To jest ciekawe, co mówisz. Ja bardzo często nie stosuję takiego wykluczenia z prostego powodu, ponieważ takie osoby, jeżeli są zadowolone, generują pozytywne komentarze. Czyli ja mam średnio raz w tygodniu na przykład odnośnie swoich szkoleń maila typu, że a, kupiłem to szkolenie, czemu dalej widzę jego reklamę? Dlatego, że ileś osób, które przez to już przeszło, teraz pisze, że o, ja polecam. Byłem i było super. I to jest dla mnie mega cenne, bo ludzie sprawdzają te komentarze rzeczywiście. I wtedy może być więcej zamówień. Czyli ktoś by tego nie skomentował, gdyby tej reklamy nie widział, nie byłoby takiej opcji, byłby takim klasycznym wykluczeniem osoby, która dokonała już zakupu. Mhm. Bardzo fajne spojrzenie na tę sytuację, także dzięki. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Okej, tak jesteśmy na takich już trochę lżejszych tematach. To chciałbym jeszcze twój komentarz do sytuacji związanej z brandem 24 i tym, jak Facebook uwalił im social media. Co uważasz generalnie? Bo Michał Sadowski się tam wypowiadał, że na szczęście dla nich to było około 2% sprzedaży, więc to był fart. Ale no, co zrobić, jeśli nasza firma zalicza taką wtopę tak naprawdę? Bo podobno odzywać się na support Facebooka, który jest tragiczny. I co dalej, tak? Jeśli na tym opierała się faktycznie nasza sprzedaż. Znaczy, umówmy się, Michał Sadowski nie rozmawia z supportem Facebooka, tylko tam pewnie już z szefem na Europę i tym podobnymi osobami. Podobno nie. Nie wierzę w to. Podobno. Nie wierzę w to. Natomiast kwestia jest taka, że ja przede wszystkim współczuję, no bo jednak zarówno Michał, jak i ja po części budujemy biznes na nie swojej platformie, która właśnie zmienia reguły gry i stąd na przykład właśnie takie człowiek, klient agencji, który mówi, że zawsze agencja jest winna wynikom bądź nie, to jest też zmienna, której on nie bierze pod uwagę, czyli że ja dzisiaj mam takie stawki, a jutro system coś zmienia. Albo ostatnio miałem szkolenie i przez 2 godziny Facebook nie działał i dzięki Bogu miałem prezentację przygotowaną zawczasu na taką okoliczność, bo przewidziałem, że kiedyś się zdarzy. Więc co się stanie dalej? Nie wiem. No teraz poszła albo notka PR-owa, albo realny artykuł, nie wiadomo jak to oceniać, z którego wynika, że sprzedaż Michałowi i całemu brandowi rośnie. Przede wszystkim niewiele z tym można zrobić czy skomentować. Uważam właśnie, że każdy z zewnątrz patrzący powinien wyciągnąć lekcję, której się dużo mówi, ale brakowało takich spektakularnych przykładów z tym związanych, żeby nie opierać całego biznesu albo chociażby jego promocji wyłącznie na jednej platformie. Bo my mieliśmy rok temu jako firma taką falę zapytań ze strony sklepów internetowych typu butik na Allegro. Ale to może dziwnie brzmieć, nie butik na Allegro, ale tam bida. Nie? Oni tam wydają po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, więc hej, to są już poważni gracze rynkowi, którzy do tej pory radzili sobie samodzielnie z promocją na Facebooku swoich sklepów allegrowych poprzez promowanie postu. A po czym były rok temu duże tąpnięcia w algorytmie, wyszło dużo nowych reklamodawców, a jakby nie było, chętnych na reklamę na Facebooku nieustannie przybywa, miejsc reklamowych w równie dużym tempie nie przybywa. Więc walczymy o kilka tych samych placementów z coraz większą konkurencją. I okazało się, że tym ludziom pewne proste techniki przestały już wystarczyć i musieli przyjść do nas, żeby mieć pewne bardziej wysublimowane metody promocji, a przy okazji na przykład podpalać inne kanały, czyli tu trochę na Google, a tu zacząć budować wreszcie własną bazę newsletterową, etc., etc. Więc to są dla mnie główne lekcje z przypadku Brand24. Na pewno będzie case'em na wszystkich prezentacjach przyszłorocznych. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Co jakiś czas, gdy właśnie choćby TikTok teraz, tak, się gdzieś tam wśród młodzieży, dobrze targetuję, bo ja nie jestem na TikToku, więc... Ja mam ukochany filmik z TikToka i to jest wszystko. Okej, dobrze, to za chwilę nam o nim powiesz. Możemy podlinkować. O, podlinkujemy, dobra. Co chwilę, gdy powstaje jakiś nowy, ambitny portal społecznościowy, nie wiem, Google+, prawda... Nie rozumiem, o co chodzi. Teraz Wikipedia odpala własne. Tak? No właśnie. To się mówi, że no, Facebook się kończy. I serio, czy wydaje ci się, no jako osoba, która powiedzmy gdzieś tam siedzi w tym i też na tym zarabia, że faktycznie jest szansa, że portal, który ile teraz? Ponad 2 miliardy, 2,5 już dobili, 2,7? Coś takiego, no.
to się może położyć, czy to po prostu już będą zmiany pokoleniowe, po prostu okej, okay, za jakiś czas się zrobi cmentarz, no ale po prostu nowe osoby wejdą i to już tak będzie po prostu funkcjonowało jako główny portal społecznościowy świata. Czy to jest coś, co faktycznie mogą położyć paroma jakimiś biznesowymi złymi krokami? No jestem futurologiem, żeby na to odpowiedzieć, natomiast póki co nie ma sygnałów, żeby cokolwiek upadało. To, co jest ewentualnie problematyczne, to że był taki okres, gdzie malała liczba publikacji, czyli użytkownicy po prostu byli trochę zmęczeni, nie wiem jak to określić, czy to wynika. Prawdopodobnie każdy w tym pomieszczeniu ma za sobą dyskusję ze znajomymi typu, mnie też wkurza ten Facebook, tam się nic ciekawego nie dzieje. Czy to jest taki ciekawy wątek, nie? Że co oni muszą coś zrobić, żeby wymusić inne aktywności. Natomiast hej, no Facebook dokonuje bardzo mądrych akwizycji i to robi to jawnie, nie? No bo Google ma od tego alfabeta, żeby kupować wszystko, co żywe i możliwe i udawać, że to nie oni. Natomiast Facebook robi to wprost. Wchodzi i kupuje, tu sobie weźmiemy Instagrama, tu sobie weźmiemy WhatsAppa. A jak coś się stawia typu Snapchat, to kopiują. Snapchat dalej ma sobie ciekawą dynamikę wzrostu, to całkiem ciekawą i przychodowo również zdaje się i radzą sobie dobrze, aczkolwiek mnie takie giełdowe rzeczy średnio interesują. Mnie interesuje, wiesz, system reklamowy, na co mi pozwoli, ale jednak no masz Instastories, które bardzo szybko miały już więcej użytkowników niż Snapchat cały, tak? I teraz niedługo będzie wprowadzona, bo już to jest oficjalnie potwierdzone na Instagramie, również funkcja, która jest kopią TikToka. Zobaczymy, jak to się odbije na samym TikToku w tym momencie, więc póki co to wygląda tak, że Facebook albo z kimś wygrywa, albo go kupuje. I tam zdaje się, że na 10 najpopularniejszych aplikacji w App Store, to chyba 7 należy do Google'a i Face'a, gdzie wiesz, konkurencją jest systemowy kalendarz, więc w zasadzie ciężko wygrać. Ale właśnie to, o czym powiedziałeś, to dziś przeczytałem, że właśnie Mark Zuckerberg ma nieoficjalne konto na TikToku. A tak, była jakaś serwis sytuacja. Będący największym konkurentem Instagramu. Jak się okazuje, Facebook chciał przejąć TikToka w 2016 roku. Nie udało mu się, więc TikTok zaczyna teraz, czy Facebook zaczyna wprowadzać rozwiązania TikToka. Natomiast w 2016 próbował przejąć. Ma tajne konto. Ciekawe, jak się nazywa. No czy zobaczymy, jak to będzie, no bo jednak no, chyba, żeby to przegrało, to czy taki scenariusz TikToka jest najbliższy pod tym kątem, że no portal, który może zagrozić Facebookowi czy Instagramowi, to jest portal, który albo będzie realizował jakąś zupełnie inną potrzebę, albo właśnie odkryje coś nowego pod kątem mechaniki, której tamte portale jeszcze nie ma, tak? Czyli jak ktoś chciał zrobić Google Plusa typu hej, zróbmy Facebooka 2, tylko z Google w nazwie, no to nie pykło. Zobaczymy, co wymyśli ten portal Wikipedii, który też no, słyszałem, że będzie, ale ja średnio siedzę w newsach, szczerze mówiąc, mnie interesuje taka bieżąca robota. No to musisz słuchać naszego podcastu. Tak, 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 no szczególnie po dzisiejszym odcinku. Natomiast to się wiąże z faktem, że ja mam taki uraz po Pinterest, fazie na Pinteresta w Polsce. Jakieś tam 7-8 lat temu, kiedy Pinterest do Polski wchodził, to był taki typowy schemat świata marketingu w Polsce, czyli pojawiły się 3 artykuły na Wired, więc pojawiły się 4 przedruki w polskich portalach, więc zrobiono 2 konferencje o Pinterestie i pojawiło się 3 szkoleniowców od marketingu na Pinterestie od razu. A o tym tylko tak ten schemat wyglądał. A to był okres, kiedy największy polski portal na Pinterestie miał 3000 obserwujących, to była bodajże Winiary, czyli 3000 obserwujących, to ja mogę sobie kupić za 200 zł na Facebooku i na ranie i na tym portalu ci ludzie już są i nie muszę ich tam dodatkowo sprowadzać, więc tu byłbym ostrożny. No TikTok ma teoretycznie 1 miliard użytkowników, już zdaje się, jako portal, który najszybciej w historii to osiągnął, ale też trochę inne czasy są, nie? Pod kątem tego, że w ogóle życia w internecie, a po drugie, no demografia tego ma też, jak patrzyłem, sporą część po 30, ale nie tak znaczącą. Pytanie jest, czy ci ludzie będą chcieli później migrować do Facebooka i jaka będzie jego rola, no bo Facebook robi wiele, żeby być hubem, który zbiera wszystkie twoje rzeczy. On nie ma być dla ciebie ciekawy, zwróćcie uwagę. To już nie jest tak, że ktoś się jara faktem, że wchodzi na Facebooka albo nawet na Instagrama. To jest takie, wchodzisz, bo jesteś przyzwyczajony, bo tam będzie wszystko, bo tam będą newsy, tam te informacje same do ciebie przyjdą, tam się dowiesz, kto się z kim rozwiódł, tak, kto ma dziecko. Kiedyś był internet, potem był Google, a teraz jest Facebook. O, znaczy no, internet to jest pole walki 2 korporacji po prostu i tyle. Też to, że wszędzie się logujesz za pomocą Facebooka. Facebook jest tak naprawdę twoim takim ePUAP-em internetu. Znaczy no, dla mnie... Ja bym powiedział ePUAP-ką. O, jak ładnie. O, jak ładnie, no. Po tych wszystkich sucharach trochę się zrehabilitowałeś. Natomiast no, moim zdaniem są 2 mechanizmy, które przyczyniły się do tego sukcesu Face'a, czyli like właśnie i właśnie logowanie Facebookiem. Rzeczywiście, bo to sprawiło, że innych miejscach zacząłeś być uzależniony. Nie wiem, czy wiecie, jak to działa, że nawet jeżeli sobie płacisz za takiego Spotify'a, ale założyłeś w nim konto na Facebooku i zdezaktywowałbyś, bo domyślnie nie można usunąć, można tylko zdezaktywować konto na Face'ie, to tracisz dostęp do wszystkich usług, nawet tych, które opłacasz, którym logowałeś się Face'em.
Albo ci zablokują konto na Facebooku na przykład, tak? Albo wtedy piszesz do mnie, że od drugiej w nocy, żebym cię odblokował. Na bo nie mogę słuchać playlisty na Spotify. Artur, i takie kamienie w okno. Znaczy pamiętam, to mnie bawiło za pierwszym razem, za 50, za setnym. No tej fazy, żeby ktoś mi się w domu pojawił, jeszcze nie było, a mój adres jest publiczny, więc to jest ciekawe. Czekam, aż ktoś przyjdzie, żebym mu konto na żywca odblokował. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Słuchajcie, mamy dla was niesamowitą promocję. Jak dobrze wiecie, nasz dzisiejszy gość jest autorem książki. Podaj proszę tytuł tej książki. Skuteczna reklama na Facebooku. Dziękuję bardzo. Dla słuchaczy naszego podcastu nie lada promocja, ponieważ będzie możliwość wygrania tejże pozycji książkowej, ale mało tego, dajemy wydanie rozszerzone. Przypominam, jest to tylko i wyłącznie jedno takie wydanie, gdzie będzie również o reklamie na Instagramie. Także słuchajcie, jest o co walczyć. Jest to jedyna, absolutnie jedyna taka pozycja. Kruk! Kruk, biały kruk wśród promocji internetowej. Także jest się o co bić. W notatkach do odcinka będziecie mogli przeczytać, jakie są zasady zdobycia tej książki. W zasadzie jeszcze nie wiemy, musimy to bardzo sprytnie przemyśleć. Przede wszystkim musimy się spytać naszego gościa, co zrobić, jak ułożyć regulamin, żeby tych wejść naszego Facebooka było jak najwięcej. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Ja chciałem tylko przypomnieć, że od dawna nie mieliśmy żadnej recenzji na iTunes. Ja już jakby na wyrost napisałem kilka wierszyków, więc musicie mi coś skomentować, bo muszę dać upust, aż musiałem dzisiaj zacząć wierszem, bo już nie mam co z nimi robić, więc proszę was, komentujcie jak szaleni, piszcie, a ja po prostu wkleję wasze imię do wcześniej ułożonych wierszyków. Wylosujesz. Nie żartuję. Nie, nic nie będę losował. Każdy dostanie swój wierszyk. Nie żartowałem. Nie miałem ich napisanych, napiszę ich dopiero jak nieładnie skomentujecie. Także dzięki wielkie. Jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to był taki kawał mięcha, że głowa mała. Ja nauczyłem się, co to jest Facebook w końcu. Chyba założę sobie nawet konto. Dzięki ogromne naszemu gościowi. Co prawda nie rozmawialiśmy o broni ani o kulinariach, ale to wpadniesz do nas jeszcze raz. Jeden odcinek o broni palnej, drugi tylko o nożach. Teraz tylko noże. Nożach. Noże są super. Także dzięki wielkie. Dzięki, że nas słuchaliście. I co? Widzimy się w następnym odcinku 35. Słyszymy. Nie. Słyszymy. A my się widzimy. Dzięki wielkie. Cześć. Pa. Pa. Cześć. Siema. Cześć. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie. Czemu aktualności wieczorem leci. Adwokat Piotr Łysek. Dobrze, ja sobie to wytnę. Mariusz? Jeszcze w ogóle jest ten właśnie, którego wymieniliście, ale muszę się pochwalić, że mogę sobie pisać w bio, że jestem człowiekiem, którego taguje regularnie na Facebooku Janusz Korwin-Mikke. Dlatego, że się mu zawsze myli z tym drugim Arturem Jabłońskim, którego wymieniliście. Więc to jest ciekawe, że budzisz się rano i masz takie powiadomienie, Janusz Korwin-Mikke oznaczył się na Facebooku. Jest to jakaś forma lansy. To brzmi jak przeciętne cele w życiu. Ciężniczka wizji. Córka Heizera. Starego Heizera. Lubisz Rahima Blacka? No oczywiście. To by się chyba Blacki pomyliły. Znaczy w ogóle ja odpalam własnego coina, stwierdzam. Wszyscy w firmie mnie namawiają. Mam do tego najlepsze nazwisko, bo to byłyby wówczas i jabł coiny. A nie można jakoś bardziej swojsko? Jabolki? Coś takiego? Nie, ale poczekaj. Jabolcoin? Ale nie. To by się przyjęło. Prawda? To jest dobre. Tylko akcyza, nie? Ale jakby ci nie wyszło, ale kukułki to miałbyś też są... cydry. Ale kukułki też są z alkoholem. Ale jest w ogóle cydr jabłoński. Wyślemy ci wersję dla żony. O, będzie tylko z tobą. Nie będziemy prosić naszych słuchaczy o nagie zdjęcia. Musisz wymyślić coś innego. Nie wymyślisz nic innego. Rozumiem. W notatkach, bo się Paweł zaraz zesła.